Reset Obywatelski. No to i znowu jestem nie z tej strony, a ja już chciałem palcami pokazywać. Rozumiesz, dawaj no przestaw nas, bo ja się będę mylił podczas audycji. Będę cały czas tak pokazywał, to bez sensu. O, i tu jest Piotr Szumlewicz i teraz to mi wchodzi. To jest Piotr Szumlewicz, czerwona twarz Resetu Obywatelskiego i walka społeczna. Walka społeczna na pełnym, no chciałem powiedzieć brzydki ten, na pełnym wyrazie brzydkim, ale i pewnie dzisiaj też o tym wspomni lider Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, a przy okazji autor programu i gospodarz programu Czas na Związki, co nie jest programem pornograficznym ani Tinderem w wersji YouTube'owej. Czas na Związki, chodzi o Związek Zawodowy, oczywiście w środę o godzinie 17:00. A ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. Skoro Kuba Wojewódzki może być samozwańczym królem TVN-u, to ja jestem po prostu głosem szczerej słowiańskiej szydery i mam w nosie, jak się komuś to nie podoba. I już. Piotruś, dzień dobry tobie, Piotruś, dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że będzie, bo tak my sobie tutaj akurat, Piotruś, na serio tak bardzo mocno traktuję swoją materię rzeczy w środę o 17, od 17, a nie tylko o 17, ale od 17 przez dwie godziny, ale tutaj sobie trochę dworujemy, tak podkręcamy sobie tę rzeczywistość, która była, bo można dostać pierdolca po prostu, jakby cały czas człowiek na denty chodził, to pękniemy jak nic i to wszyscy po kolei będziemy pękać jak te baloniki, no ale dzisiaj muszę ci powiedzieć, że w tym tygodniu to się tak do śmiechu, to jest tak jakby umiarkowanie, no kurwa, no już nie wspomnę o tych znowu kolejnych tysiącach ludzi, którzy umarli, bo ta pół tysiąca ludzi dziennie, no to przez 7 dni zbierze nam się, mimo tego, że w weekendy ludzie nie umierają, zawsze nam się jakoś zbierze, no więc to pomijam już to. Ale po pierwsze, nie wiem, czy oglądałeś Polsat, jak pani Joasia Arendt z PiSu została przeczołgana przez pana rzecznika PSL-u, który powiedział, że i ona... Oglądałeś to, czy nie? Słyszałem. To ci w dwóch słowach powiem. Pani Joasia Arendt, rozumiesz, stwierdziła, tam rozmawiali o 14 emeryturze, znaczy ten poseł, znaczy nie poseł, tylko rzecznik PSL-u powiedział, że miała być też taka to z was, takie to z was cwaniaki, że obiecujecie coś, a potem nie dotrzymujecie, miała być 14 emerytura już na stałe. I na co pani Arendt mówi, a w życiu nie miało takiej być, nigdy. A on mówi, no przecież prezes to obiecał, tak, powiedział to, ale nigdy nie mówił czegoś takiego. On, no przecież... No jak nie mówił, jak mówił, tak wiesz, osłupiał. No jak nie mówił, jak mówił, nie? A ona dalej, rozumiesz? I ona do niego mówi, no i po co pan kłamie? Nie mówił, nigdy nie mówił. No to tam w Polsacie popłoch, co prawda normalna redakcja powinna być przygotowana, że skoro o tym rozmawiają, no to ten najważniejszy, tą najważniejszą cytatę powinni mieć. No ale poseł miał, znaczy ten rzecznik miał na szczęście smartfona z połączeniem, więc ich wyręczył i zaczyna cytować pana z Płocka, że tam w Płocku 2000 tutaj ten powiedział to i to. Polsat tam stanął na wysokości zadania, ktoś tam z realizacji i zrzut z Twittera zrobił, rozumiesz, zamiast u siebie mieć, no ale to już pomija. Zrzut z Twittera mówi i powiedział, i na co posłanka mówi tak, bo tam, no to powiedział, tak? Proszę pana, w którym to było roku? Co pan tutaj, jeszcze nikt o pandemii nie mówił, no ale powiedział, czy, a co pan tutaj, pan, a idź pan, w ogóle Bóg pan lubisz? Wiesz, jedzie z koksem w ogóle zaparte, na co na drugi dzień była afera, taka afera, no w cudzysłowie, z tym Sienkiewiczem, prawda? Na drugi dzień, że tam niby przyszedł pijany, nie przyszedł pijany,
te liberacje, wiesz, w ogóle jakby od tego zależała los Orlenu albo Lotosu co najmniej, wielkiego przekrętu na miliardy, rozumiesz? A tutaj czy poseł nic nie zagłosował, nie, ten po prostu ze przeszedł z chutami w jedną i koniec, nie? I Budka mówi, a odejdźcie tam złapali tam Budkę, to pytaj, był pijany czy nie był? A dajcie mi spokój, lubię Bób, nie? I na co niejaki Kołolski napisał, no i to jest PO, kłamstwo w żywe oczy, rozumiesz? I zero obciachu, rozumiesz, to było dzień po tym, wieczorem, nawet nie, to nie było 12 godzin, to było 6-7 godzin po tym, jak ta posłanka, rozumiesz, taki coś. No to tak na marginesie takie rzeczy, no ale pewnie jest niestety o czym mówić. No niestety, tak. A znaczy, z najświeższych rzeczy, no to ta Rada Medyczna, tak, która... Znaczy, ja to mam w ogóle... Ja to mam takie poczucie faktycznie momentami smutne, bo to jest trochę bezsilność, że tak słuchasz tego wszystkiego i fakty mówią same za siebie, tak? Tu nie trzeba właściwie za wiele ironicznych, szyderczych rekonstrukcji, bo sama rzeczywistość jest szyderczą rekonstrukcją. Ja zawsze miałem problem z krytyką, znaczy swego czasu jak napisałem Wielkie Pranie Mózgów o TVP, no to ja odsłaniałem jakieś struktury władzy, które były przynajmniej trochę ukryte. A teraz to wszystko nie jest ukryte, tylko jak oglądasz Jakimowicza, no to on jest właściwie swoją własną szyderą i tu nic nie trzeba dodawać, wystarczy go puścić. I trochę teraz tak jest z polityką rządu, że to, co oni wyprawiają, jest tak kompletnie idiotyczne, aroganckie, głupie, bezprawne, że właściwie no, to chciałoby się, człowiek tak występuje, myśli, no zgodnie z artykułem 68 złamali prawo, tutaj zgodnie z 43, tutaj ukradli 483 miliony, ale właściwie jak ktoś, no nie trzeba naprawdę znać przepisów, żeby widzieć, że jeżeli, nie wiem, raport NIK-u mówi, że Ziobro przewalił 280 milionów, no to znaczy, że przewalił 280 milionów. Jak Sasin wydał 70 milionów na wyborach, wydał 70, jak respiratory za 200, przewalili 200, na Rydzyka dali tam kilkadziesiąt, przewalili 50 i takich przewał, i to ciągle. Dzisiaj tutaj wychodzi, że w ogóle uzbrojenie polskiego wojska, coś sobie w internecie gdzieś tam biega. Tutaj się ta rada, o której wspomniałeś, medyczna. No ja mam jeszcze dużo przygód z tym Polskim Ładem, który, znaczy, to można o tym długo też mówić, bo może ten aspekt śmieszności jakby tutaj na początek ja odsłonię, bo słuchajcie, brałem udział w takim spotkaniu z panią szefową Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli nasi liderzy i członkowie ze Skarbówki oglądają, to przepraszam, to jest program satyryczny trochę, więc nie obraźcie się, jak będę trochę z śmiechem mówił o waszej szefowej. No i zebrali się liderzy różnych związków tej Skarbówki. No i tam tak słucham ich, bo ja też byłem delegowany właśnie przez Agatę Jagodzińską, żebym też w tych rozmowach tam posłuchał przynajmniej. No i się wypowiedział w imieniu związku, że chcemy podwyżek, że chcemy przejrzystej interpretacji przepisów, że może byśmy poczekali parę dni przynajmniej, żeby były te obowiązujące wykładnie. I tak słucham. I tak, ludzie, którzy się znają, no że tak mówią, no pani minister, bo ona w randze ministra jest, ta wiceminister, ta szefowa Skarbówki. Wie pani co, bo myśmy tak sprawdzali te nasze zarobki Skarbówki i też nam wychodzi, że nie, w ogóle nie ma wykładni i nie wiemy co z tym zrobić, więc może pani by tu... Nawet mówi jeden celnik, że ja dzwoniłem do dwóch urzędów skarbowych i niestety nie uzyskałem odpowiedzi od kolegów i koleżanek, a broń Boże nie miałem negatywnych intencji, tylko po prostu nikt nie wiedział. Drugi mówi... Wie pani co, pani minister, mam taki problem, bo wyczytałem w tym Polskim Ładzie na stronie ministerstwa, że i to w ogóle była zabawna, jak to młodzież mówi, inba, mianowicie, że przeczytałem u pana ministra, że 12800 zł to jest ta granica miesięcznych zarobków brutto, do której się nie traci. I on mówi, wie pani co, niech pani sobie zapisze, pani minister, jakby pani mogła, że to bzdura jest, bo nam głupio jest powtarzać ludziom, a to jest nieprawda po prostu. I nawet powiedział, mamy taką zabawę z księgowymi na forach różnych, żeby któraś znalazła uzasadnienie rządu, że to jest 12800, jak któraś znajdzie, to dostanie nagrodę, na przykład samochód. Tylko żadna nie znalazła, żaden pracownik kasu i żaden pracownik, żaden ekspert od podatku. No i ona tak siedzi, ta szefowa, razem ze swoim gronem ekspertów czcigodnych i zapisuje sobie. I wiesz, a ja powiem wam dwa zdania o tym jako też związkowiec, bo ja myślę, o, znaczy wiesz, złapałeś urzędnika na kompromitacji, nie? Czy ministerstwo. Więc ja, żeby podgrzać temat i zrobić z nich publiczne jaja, mówię, przepraszam, bo właśnie... Przed 15 minutami, jeśli dobrze zrozumiałem, wszyscy się zgodziliśmy, że rząd kłamie w sprawie 12800. Jeżeli ktoś temu przeczy, to niech powie teraz. I cisza zaległa.
No i no, po pół godzinie, słuchaj, wrzuciłem na stronę Związkowej Alternatywy napis na spotkaniu z urzędnikami skarbówki. Wszyscy się zgodzili, że co do 12800 rząd kłamie, nie? Po pół godzinie na oficjalnym profilu Ministerstwa Finansów napisali, że to jest fake news, bo urzędnicy się nie wypowiadali, ale słuchaj, po godzinie napisali groźbę procesu o to, że insynuowałem z nim, że oni się nie zgadzają z wykładnią, że rząd kłamie. Ja tak sobie z Moniką Żelazik rozmawialiśmy, że może fajnie byłoby, jakby nas pozwali, to wtedy by pani szefowa skarbówki i jej doradcy musieli odpowiadać na nasze pytania, bo no, chyba bym prawnika nie brał, tylko bym powiedział: pani minister, czy jest pani przekonana, że 12800 to jest ta granica, do której się nie traci? Więc znaczy, ale już pomijając nawet to, chciałem wam tylko powiedzieć, bo wy też pewnie siedzicie w tych przepisach i nie wiecie, o co chodzi. 12800 miesięcznie się nie traci, ich zdaniem, jeżeli powiedziałem raz rocznie, 12800 miesięcznie ich zdaniem się nie traci. I to pan Sarnowski wziął nie wiadomo skąd i właśnie nikt nie potrafił wskazać. Tylko chciałem powiedzieć, że rozmawiało tam 30 ekspertów, 30 liderów związku, ale to byli pracownicy skarbówki po prostu. I każdy z nich miał przykład, którego nie rozumiał i nikt nie rozumiał z jego otoczenia. I siedzą ci urzędnicy kasu, kierownictwo i nie potrafi odpowiedzieć na żadne z tych pytań, żadne. I ja tak sobie myślę, że właściwie ja nawet już w pewnym momencie myślę do tej szefowej skarbówki, pani, niech pani stanie po naszej stronie, po prostu. Przecież to jest jakby kompromitacja urzędu. Ja rozumiem, że pani się narazi, ale może niech pani pójdzie do tego pana Morawieckiego czy jakiegoś tam innego Kaczyńskiego. Proszę nas nie narażać na kompromitację, bo my się na rzeczy znamy. Ona chyba nawet tam 20 lat pracuje, to nie jest głupia osoba, ta szefowa skarbówki. Ale ją narażają, ja bym na jej miejscu albo się do dymisji podał, albo powiedział: ludzie, no nie kompromitujcie mnie, bo spotykam się z ekspertami, a oni śmieszkują. No i wychodzi głupio i później obywatele dzwonią, ja jej mówię: pani, jak to jest nieprawda, to idzie obywatel do skarbówki, no dzień dobry, zarabiam 11300 i mi powiedział pan minister przez telewizję, że ja nie stracę, a z kalkulatora wyszło, że stracę. Co pani na to? Wie pani, tak między nami to pan straci, ale niech pan się nie gniewa za bardzo na tego ministra, no pokręciło mu się trochę. I to jest element, bym powiedział, szyderczy w tym wszystkim, bo to oczywiście obywateli denerwuje, pracowników skarbówki to potwornie stresują, oni się czują zdołowani i tacy, no bo też się ich trochę ośmiesza publicznie w ten sposób, to jest jakby działanie na szkodę ich wizerunku. Ale całość jest trochę szydercza, że nikt tam po prostu w tym rządzie w ogóle nie wie co i jak, a ci, którzy się znają, wiedzą, że to są kłamstwa, tylko jakby się boją reakcji zwierzchników, więc jakby reagują nerwowo i tam grożą pozwami nawet. I to jest po prostu straszne, tak, że po prostu jest aż tak źle tworzone to prawo, że wszyscy są, jakby to powiedzieć, mówiąc potocznym językiem, posrani. I to także jakby, a z drugiej strony są przestraszeni i nikt nie potrafi powiedzieć, że król jest nagi, tak, że Morawiecki jest nagi, że Kaczyński jest nagi, że to w ogóle bzdury są z tym, znaczy, że te publiczne deklaracje rządu to są bzdury. I to jest po prostu, ja tak żyję w tym i ja oczywiście, my jesteśmy dobrze przygotowani do rozmowy, tutaj trzeba przesunąć środki, tu trzeba zinterpretować taki siak, ale tak naprawdę całość jest trochę śmieszna, bo jest to tak bezsensowne zupełnie, nikt nie wie co i jak i no szokujące zupełnie, więc jeżeli drodzy nasi widzowie i widzki macie kłopot z tym Polskim Ładem, to bardzo mądrzy ludzie mają kłopot z tym Polskim Ładem. Ale co zrobić można? Bo ty tam siedzisz wśród tych właśnie ludzi, między innymi z ZUS-u, ze skarbówki i tak dalej. To są ludzie, zresztą tak jak sam powiedziałeś, którzy zostają wmanewrowani w sytuację bez wyjścia. I teraz, znaczy z wyjściem, ale musieliby się wszyscy gremialnie podać do dymisji. W sensie mówię od najmniejszego pracownika, poza tymi takimi pracownikami, rozumiem, którzy po prostu wykonuje swoje polecenia, tak? W sensie wykonuje to, co mi się tam każe. To co można zrobić, jak ty rozmawiasz z tymi? Ja nie chcę, żebyś zdradzał ich, jakby wiesz, no ich tam wszystkich, ale jak odnosić, co by można było zrobić? Co by ci ludzie, przecież to zarówno w ZUS-ie, bo w ich imieniu wychodzi albo ten Müller, czy jak on się tam nazywa, ten rzecznik, nie wiem, jak to się z niemiecka się czyta, czy z czeska, nie wiem, ten Müller wychodzi i w ich imieniu, i w imieniu skarbówki, i w imieniu ludzi z ZUS-u, na przykład o tych emeryturach, o tych różnych rzeczach,
albo o tym, jak się liczy tam tę składkę, jak się nie liczy i tak dalej, to oni wszystko wiedzą, nie? Po czym jak dochodzi właśnie do tych twoich podopiecznych, tak twoich członków i tak dalej, to okazuje się, że to dupa jest, no, że to i teraz ja przychodzę i ja się, wiesz, to, że ja się wkurzam na Morawieckiego, to jest oczywiste, prawda, no bo ja się o wszystko, ale generalnie to jest tak, jak wiesz, no w Biedrze wymyślą, że ma być chleb po 700 i ja będę zły na tą panią w kasie, nie, żeby, kto to pomyślał, żeby chleb za 700 był, ty głupia babo i tam ją chlast, nie, wiesz, no, kurczę, to, wiesz, tak, co oni tak, mają tak, zrobić teraz, co byś im radził? Tak. Także tak powiem na serio, myśmy dzisiaj taki list przedstawili, znaczy nasza skarbówka, żeby spotkać się z księgowymi, izbami rozrachunkowymi, prawem, prawnikami konstytucyjnymi i rządem oczywiście, bo on jest decyzyjny. I to jest? Co? Co i powiedziałeś, że jaki jest rząd? Decyzyjny, to znaczy no podejmuje... Jaki? Decyzyjny. I żebyśmy na przykład wspólnie ustalili, żeby na przykład, nie wiem, albo przenieść ten Polski Ład o rok, czy przynajmniej o jakiś czas, albo przynajmniej wykładnie zawiesić na 3 tygodnie, żeby ci pracownicy skarbówki nie czerwienili się przed obywatelami, tylko usiąść razem i jakby się wszyscy zgodzili co do pewnych rozwiązań, to wtedy być może i zrobić taką książeczkę 100 pytań, 100 odpowiedzi, w pełni odpowiedzialnych, zgodnych z prawem i wtedy wrócić do dyżurów, nawet te dyżury wydłużyć i płacić tym pracownikom godnie, bo dzisiaj to jest jakaś kompromitacja, w związku z tym no pod tym względem wydaje mi, bo problem polega na tym, że podstawy są nieznane. Podstawy, no jeżeli... No właśnie, a jak to wygląda, Piotrze, bo ty tam teraz kiedyś tak nie byłeś ekspertem, teraz też ekspertem, jak takim od prawa podatkowego nie jesteś, ale na pewno rozmawiałeś z tymi ludźmi. Jak to jest, żeby się od ciebie, muszę się dowiedzieć, jak to jest, kto ma ostateczną wykładnię tam? Czy to jest tak, że oni dostają jakieś to prawo razem z wytycznymi, jak mają je interpretować, czy to potem siedzi sobie taki urzędnik i wiesz, właśnie bo ja wiem, że teraz urzędnicy skarbowi jeszcze mogą odpowiadać własnym majątkiem, tak, jeżeli wydadzą, bo kiedyś tak nie było, a teraz to urząd może, jak tam na twoją niekorzyść się pomylą, to ty możesz dociekać, dochodzić swoich tych, ale to na końcu on odpowiada swoim majątkiem w ogóle, tam jakieś tego typu są afery. Tak, są, znaczy może się, majątkiem tak? i może obywatel też oczywiście odpowiadać. Natomiast tam, generalnie jest tak, że dzwonisz do takiego urzędnika i jest silny nacisk, żeby ten urzędnik jak najszybciej ci odpowiedział, czyli mówisz, prawda, ja na przykład mam, nie wiem, osobę z niepełnosprawnościami się opiekuję, mam 6 ulg i coś tam. Mm-hmm. Prawdziwa, uczciwa odpowiedź pracownika skarbówki brzmi, panie, nie wiem, bo ja w ogóle nie wiem, czy rozporządzenie jest zgodne z prawem, ale naciskają go z góry, żeby powiedział jednak jednoznacznie, czyli możesz pan wziąć jakiś tam kwestionariusz B3 i C2. I no dobra, ale oni to okay. Na piśmie dostają? Oni to na piśmie dostają? Nie, nie, teraz nie. Tak, i teraz jest tak, że co do zasady odpowiadają te konkretnie, natomiast jeżeli sprawa jest mętna, niejednoznaczna, czy być może sprzeczna z prawem, to wtedy oni mają prawo powiedzieć, proszę poczekać, ja się skonsultuję i skontaktujmy się jutro. Aha. Aczkolwiek ostatnio już słyszałem, że to są takie sprawy, na które nie ma odpowiedzi 3 dni, a po 3 dniach jest nowe rozporządzenie ministra, więc de facto wtedy chyba wypada powiedzieć, panie, przepraszam, bo co prawda 3 dni pan czekał, ale dzisiaj już jest sytuacja inna, więc muszę panu powiedzieć, że już się zmieniło. I na przykład ten więc musi pan poczekać, bo znowu zadzwoniłem, wysłałem kolejną interpretację i znowu i tak w koło. Czyli tak. Generalnie radzisz, żeby obywatel brał na przeczekanie. Ja bym radził. Jest taka opcja, nie? Chyba, Piotrek, że jak czegoś nie wiesz, zadasz pytanie do urzędu, to wtedy nie trwa twoja kara, czy coś tam takie, wiesz, tego okresu nie obejmuje. Nie? To jest taki okres, że ty jesteś w porządku, masz dupokryjca, takiego w postaci tej, że wystąpiłeś do urzędu o interpretację i tak dalej, i tak dalej, że nie mogą cię ukarać za to. Znaczy jedną z opcji, myśmy się zastanawiali, byłaby właściwie pewna abolicja podatkowa, tylko abolicja podatkowa to jest bankructwo dla państwa, no więc jakby nie można abolicja, że ludzie nie płacą podatków. Więc, ale generalnie rząd tak pochrzanił, że to po prostu się, mówię, w głowie nie mieści, bo ci urzędnicy generalnie nawet wiedzą, jak odpowiedzieć na większość tych pytań, tylko że minister pokręcił też i minister na swojej stronie wrzuca coś, co jest nieprawdziwe i mówią, no gdyby nie pan minister, to ja bym wiedział, co powiedzieć, ale ten nabzdurzył na stronie Ministerstwa Finansów i teraz ja nie wiem, co z tym fantem zrobić, więc to jest sytuacja taka faktycznie groteskowa i głupia po prostu.
Ciekawe, jak oni teraz siądą do rozliczania podatkowego. Kto to będzie siedział, nam rozliczał podatki przy tej fuzji, czy tam amputacji, nie wiem jak to tam nazwać, Lotosu i Orlenu, bo tam będzie dopiero nasrane, bo tam po to jest tyle tych podmiotów cudaczonych, żeby wszyscy się najedli. Do tego firma PR-owska, do tego firma prawnicy, tam każda to musi mieć. To są miliardy pieniędzy, które będą przewalone po prostu na lewo. Ja dzisiaj rano mówiłem o tym, że o co tu chodziło, prawda? Bo się ludzie dziwią, dlaczego oni wyprzedają to, co najpierw tam połączyli i tak dalej, że to Unia i oni oczywiście mówią, że to nie nasza wina, bo to Unia kazała. No bo faktem jest, że Unia kazała, że jeżeli, tylko że Unia nie kazała połączyć tych dwóch bytów, tylko powiedziała, jeżeli chcecie połączyć Lotos z Orlenem, to musicie pamiętać, że będziecie musieli sprzedać część tego, część tego, w tych sektorach nie możecie być monopolistami. No więc, ale można było dwie państwowe firmy zostawić jako dwie państwowe firmy, no tak, i na przykład nawiązać kooperatywę mocniejszą, na przykład, że tam nie będziemy sobie kopać się po kostkach. Nie? Nie. To wszystko chodziło przecież tylko o to, żeby po prostu pieniędzy trochę do budżetu naciągnąć, tych parę miliardów, no i oczywiście, żeby wszystkim znajomym królika i rodzinie dać zarobić przy tej całej fuzji, bo to będzie trwało, pamiętajcie, to jest zarobek na kilka lat, bo taka fuzja trwa kilka lat, taka do końca, żeby się dokończyła. Poza tym, jakie tam poszły łapówy, jakie tam poszły bokiem pieniądze, które będą chodziły, to się w pale nie mieści. To są dla nas niewyobrażalne pieniądze. My byśmy mogli żyć za jedną taką jakiś tam, jeszcze te udziałowcy, akcjami obrót, który się tam wydarzył w międzyczasie, włącznie z akcjami Mola, który tuż przed fuzją właśnie, tuż przed oddaniem im części stacji benzynowych, nagle akcje tam się poruszyły, nikt nie wiedział, co to będzie i się wydarzyło. Także ciekawe, jak to rozliczą podatkowo, bo to jest pralnia pieniędzy po prostu, jest przepranie dużych pieniędzy, ale ciekawe, kto za to, ile podatków wpłynie do budżetu państwa z racji tej fuzji, poza tym pieniędzmi, które tam po prostu Saudowie i MOL zapłaci, tam przeleje, no bo zapłaci tak jak zapłaci, przeleje po prostu z jednego na drugie, bo to wszystko są ruskie pieniądze, no i tak. Słuchaj, z tego samego cyklu, że tak powiem, rozwoju spółek był ostatnio raport NIK-u o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. I to tak, też, to on jest jakiś ten, to tam coś to się jest, dzieje naprawdę? Tak, i to jest świetna rzecz, bo generalnie rzecz biorąc, ten raport jest bardzo bolesny i dlatego, że dla jest kogo? Baność, chyba nie no, dla Chorały. No właśnie, dla Chorały jest bolesny, bo to raport NIK-u, więc Banaś się nie kocha z nimi aż tak bardzo. Natomiast jakby niezależnie od tego, czy by to Banaś robił, czy ktoś inny, to musi być raport bolesny, no bo tam to cały czas jest de facto pustynia, znaczy tam w ogóle nic jeszcze nie ma. I wiadomo, że to będzie tam opóźnione być może i o 50 lat i właściwie nie wiadomo po co, dlaczego i za ile. Póki co jedyny konkret jest taki, że średnie zarobki wynoszą około 11 tysięcy złotych, że radykalnie rośnie liczba pracowników i że zarząd kosztował w 2020 roku 3 miliony 300 czy 400. I to no to co mówisz, że dla Chorały bolesny? Chcę przypomnieć, że on ma w dupie, co o nim pisze tam najwyższa, czy najniższa, czy boczna jakaś izba kontroli. Powiem tylko jedną śmieszną rzecz tylko powiem, dlatego że właśnie, to znaczy tak na oko, bo przeglądałem ten raport na stronie NIK-u. Banaś generalnie rzecz biorąc ich merytorycznie zrównał z ziemią, ale też bez jakichś takich, no, takim językiem opisowym, jak to Banaś, to najbardziej boli zresztą język. Ale co zrobił Chorała? Chorała przedstawił, że tak powiem, kontrraport na podstawie raportu NIK-u, mianowicie wyrwał z kontekstu jedyne cztery wypowiedzi, które nie były miażdżące, i napisał, że NIK wydał bardzo pozytywny raport. Powiem ci więcej, media, łącznie z wolnymi mediami, uchwycą ten raport, będą gadały o tym, co Chorała napisał, nawet jak niektórzy będą krytycznie, właśnie tak jak tam, że ha, ha, coś tam, ten, ale w świat pójdzie to, że Chorała napisał,
I nie będzie żadnego tam, przecież stary, tu się Pegasus robi, tu jakieś tam te rzeczy, a ty myślisz, że ktoś się przejmie tym, że Horała przekręty jakieś robi na tym porcie komunikacyjnym, tam, czy tam jak ktoś tam nazywa centralne, kurczę, wiesz, że sobie poczytali sobie, rozumiesz, że historię dwudziestolecia międzywojennego i oni teraz CPK robią, rozumiesz, i tam centralne, narodowe i tak dalej. Narodowe to oni mają zbieranie gówna jak w Korei Północnej, rozumiesz? Bo teraz nie wiem, czy wiesz, że tam każdy obywatel musi zebrać odpowiednią ilość gówna, bo jest walka o nawóz. Jest taki, wiesz, czyn zbrojny o nawóz. No więc wiesz, i ty mówisz, że Horała coś tam się przejął. Gówno się przejął. Sorry, że ja tu jestem od mówienia brzydkich wyrazów, ale gówno się przejął. Po prostu on ma, wiesz, to są, jak masz pewne pieniądze, pamiętasz to takie hasło, jak kraść to miliony, tak? Jak co tam, jak to było, jak coś tam, to coś tam, a jak kraść to miliony. Pamiętasz, takie było, takie kiedyś to wszedło inne hasło. No to on już jest poza tym, nie? Więc on już tam jest na tej, już jest na tym etapie, że generalnie wali go to, co o nim mówisz, wiesz, bo przy pewnych tam momentach, albo przy pewnej bezczelności, to dotyczy na przykład takiego Jakimowicza, Najmana, tych, wiesz, tych takich ekspertów ze świata showbizu, którzy są ekspertami teraz od wszystkiego w publicznej, to oni na przykład przekroczyli pewną barierę śmieszności i rozumiesz, i teraz już jest po prostu, no co im możesz zrobić, no co ty powiesz teraz do Jakimowicza, bo ty jesteś głupi, no przecież on wie, no przecież aż taki głupi nie jest, żeby nie wiedzieć, ale poza tym, no wiesz, no facet się we własnej książce przyznał, że wykopywał z grobów obrączki. Rozumiesz, to co ty możesz mu jeszcze powiedzieć, no jakiegoś takiego, ten drugi Najman dostał, przegrał pojedynek z Materacem, no to co mu powiesz, i wyskoczył ze Słowikiem, rozumiesz, teraz wyciągnął Słowika, tego Słowika, gangstera, żeby mu galę sfinansował, no to co ty mu powiesz, a ty łysy jesteś, no wiesz, oni i tak samo jak do tego Horały powiesz, panie Chorało, głupi pan jesteś. A on mówi, no i jestem, ale bogaty. A ty, co? Rozumiesz, ty mówisz, co zrobił Chorała. Chorała potem, jak zobaczył ten raport NIK-u, to poszedł po kwiaty, kupił żonie kwiaty i mówi, zobacz, durnie się tam będą teraz połowali tym wszystkim. A my, słuchaj, to jak? Już masz bilecik tam gdzieś, wiesz, na ten, co tam robimy? Wiesz, oni takimi kategoriami myślą. Ale wiesz, ale to jest niestety metoda, która trochę działa i faktycznie to wkurza, że nawet oglądałem tam konferencję, bo Morawiecki też idzie w tym kierunku. Że tak powiem, kiedyś aż taki nie był. A teraz to tak wygląda, że słucham jego konferencji, te konferencje są... No bo przekroczył granicę, wiesz, przekroczył granicę. I na przykład, nie wiem, jakiś tam dziennikarz, jak nie wiem, TVN-u, czy RMF FM, czy TOK FM, no jakiś tam opozycyjnych mediów, czy mediów niezależnych od rządu. I tam mówi, panie premierze, bo tutaj mamy właśnie raport, z którego wynika, że żeście tam zmarnowali 380 milionów, na przykład w jakiejś sprawie, nie? Jak pan to wyjaśni, panie premierze? No więc ja jako... Znasz mnie, ja jestem taki bardzo merytoryczny, więc jak ja bym był premierem, to bym tak przyjrzał się i powiedział, no nie, te 350 milionów nie, bo 330 z tego poszło na projekt infrastrukturalny, więc zarzut jest błędny, nie? To jest odpowiedź jakaś tam. Albo na przykład, to zostało zmarnowane, co prawda, bardzo za to przepraszam, zrobiliśmy audyt wewnętrzny, na przykład, nie? A Morawiecki mówi, proszę pana, Donald Tusk, to był oszust, proszę pana, który na VAT-ie przewalił 135 miliardów i panie, takiego przewału to nigdy nie było. I 10 minut gada. A ten z TVN już tak, ale przepraszam panie. Dobrze, po jednym pytaniu się umawiam. I można. I wiesz, Pietrek, i później się dziwisz, można. I później się dziwisz, że jak człowiek tak posłucha takich 10 wypowiedzi premiera, to później rzeczywiście się tak, jakby aż taka chęć idzie, że idziesz do tego premiera, dobrze, a pan co na to? Ja chciałem powiedzieć, panie premierze, że jest pan głupi. I później mówią, niemerytoryczna wypowiedź, ale chamsko, nie? No ale w gruncie, co tu powiedzieć, jeżeli wiesz, przygotowujesz się, raporty śledzisz, pokazujesz tu i tu i odpowiedź, a oni po prostu, wiesz, jaja sobie z ciebie robią, bo wina Tuska albo tam, nie wiem, albo Unii Europejskiej, nie?
Ale to jest prawda, że jedyne co masz w pewnym momencie, tylko że zobacz, że ci nasi dziennikarze niestety idą w jakiś taki w amoku takim, bo dzisiaj nawet wczoraj, jak prowadziłem audycję, wczoraj ktoś mi zwrócił uwagę, że rozumiesz, w trakcie ja tu gadam o tym, rozmawiamy o jakichś takich rzeczach, o tym Kowalskim, o tej pani, a nagle się okazało, że tak, rano w Onecie był Czarnecki, tam samochodem jechali z Czarneckim, rozumiem, nie wiadomo w ogóle, ja nawet zadałem pytanie słuchaczom, mówię, jakbyście siedzieli w tej redakcji, to co byście wpadli na pomysł, jakie pytanie zadać po co w ogóle no Czarnecki, nie? Że a propos czego teraz, nie, w tej sytuacji, no z wyłączeniem tej sytuacji, że tam dlaczego pan ukradł pieniądze z Unii, nie, na przykład tam, no ale wiadomo, że nie po to go zaprosili, bo by nie przyszedł, no więc jaki inny, na przykład tam siedzą w redakcji, tak jak ten i mówią, zaprośmy Czarneckiego, nie? No tak, on nam powie. No i potem, ale to jest jeszcze małe fiki, bo w trakcie audycji, rozumiesz, nagle któryś ze słuchaczy mówi, Wojtek, o, w Onecie właśnie, tam Onet na żywo, występuje kto? Janusz Kowalski. Rozumiesz? No i człowiekowi ręce i nogi się uginają, bo tam wiesz, wolne media, rozumiesz, tam krzyczysz, wiesz, tutaj Lex Czarnek przyjmują, tu jakieś takie rzeczy i nikt, słuchają, wiesz, tego Czarnka, który pieprzy o tej depresji, że to ludzie wprowadzają dzieci w depresję, bo mówią im, że można żyć inaczej i to strasznie te dzieci rozwala po prostu. I zamiast zaprosić jakiegoś gościa, który powie, o co chodzi, że po prostu wytłumaczy tak jak chłop krowie na rowie tym ludziom, którzy tam... To nie, to przyjdzie Janusz Kowalski. No co może ci wytłumaczyć Janusz Kowalski? Jaką możesz mieć w ogóle sprawę, tak prywatnie, czy zawodowo, jakkolwiek, nie? Jaką może mieć sprawę do Janusza Kowalskiego? Albo żeby mu dać w ryj, tak po prostu, po ludzku, tak to prywatnie mówię, nie? Także sobie siedzisz, mówisz, dobra, to walnijmy po lufie i w ryj, nie? Bo, no to tylko, a zawodowo, no to możesz go zapytać, czy lubi bób, tak? Albo czy co pan robi, że panu ta warga nie spada niżej, nie? No to są, no bo, no ewentualnie tak jak mówisz do premiera, tak? Pan to głupi jesteś. No nie ma innej sprawy, z którą możesz, czy z Czarneckiego to jeszcze można zapytać, jak to się robi, że te macki się tak wkłada, że wszędzie jest cię pełno i jakoś tak, żeby on cię nauczył, jak to się... On by dla ciebie był dobrym na przykład coachem, w sensie jakbyś go zapytał, panie Ryszardzie, Richard, yo, słuchaj, jak to robić, żeby wszędzie się móc wkręcić do każdego tam lobbystycznego towarzystwa. No to dla ciebie on by, wiesz, te kanały, jakby ci pokazał, jak to się robi, no to okej, okay, ale Janusz Kowalski, kurwa, no nie ma w ogóle, kurwa, powodu. A ale siedzi, fajnie, kurwa, nie wychodzi z telewizji. Ale też tak pomyślałem, co jest zabawne, bo co mnie ciekawi, jak chodzi o Morawieckiego. Morawiecki w gruncie rzeczy, jak chodzi o poziom, że tak powiem, pomyłek, dorównuje Petru, tylko z Petru się wszyscy śmieli, przynajmniej cały internet się śmiał, że tam święto sześciu króli czy coś. A Morawiecki takich pomyłek też ma mnóstwo i jakoś tak ten śmiech jest jakby cichszy i na lewicy i w ogóle jest cichszy. A na przykład ostatnio, co mnie bardzo rozbawiło, Morawiecki powiedział, że chce, by sprzedawcy byli odpowiedzialni i obniżyli cenę każdego produktu żywnościowego o 5 zł. Każdego produktu żywnościowego. Przyderzyłem z tego, tak. Nie, już, nie, ja już kupię całą zgrzewkę musztardy w Biedrze, kupię tej po złotówce, bo do każdej 4 zł no dostanę. Właśnie. Problem polega na tym, że bardzo dużo na śmietniku się znajdzie różnych towarów, bo od razu wszyscy jakby wykupią, że zwrócą. No żeby dostać te 4 złote, nie? To ja tego mówię, ale, kupię, ale tak, więc to jest w ogóle jakby memogenne i takie śmieszne i głupie i tak dalej, bo wiadomo, chodziło mu o 5%, nie? Ale najśmieszniejsze było to, że czytam nawet chyba na Business Insiderze, który jest w ogóle no, jakby niezły, to jest Onetu ten ekonomiczny i tam akurat są fajne rzeczy niekiedy. I czytam artykuł gościa jakiegoś, który pisze, że zastanawia się nad wypowiedzią pana premiera, która jego zdaniem jest trudna do wdrożenia, czy wtedy, kiedy będziemy to interpretować jako 5%, czy jako 5 zł. że jakby na serio. Ja sobie myślę, no jeżeli traktować to jako 5 zł, to rzeczywiście ciekawie to interpretować. To wtedy ja nie wiem, czy to dotyczy tylko produktów, które na przykład kosztują więcej niż 7 zł, czy
czy nie wiem, kiełbasy. Nie, no wszystkich, jak wszystkich, to wszystkich, no. Piotrek, do nas by tutaj Niemcy, Szwedzi, Czesi, Słowacy na zakupy przyjeżdżali, my wszyscy. Czy jest jakaś czekolada poniżej 5 zł? No wszystko, co powiem. Mało tego, kupisz czekoladę za 5 zł, to po prostu ją bierzesz. A mało tego, bierzesz, ja sobie wymyśliłem w ogóle dalsze takie części, że na przykład bierzesz produkt za 10 zł, no i tak, albo za 20 zł, nie? Patrz, za 30 zł, patrz, mówi, kurde, jakie tu są fajne, bo wiedzę czasami jakieś buty, jakieś takie, patrz, mówi, 30 zł, kurwa, no nie mam, nie? Bo bym kupił 10 za 300, no to kurczę, nie mam tego. Jak nie mam? Tam stoją jogurty. Bierzesz ileś kartonów tych jogurtów, kładziesz jogurty, pani ci oblicza 300 zł plus. No i teraz 10 par butów poproszę. I wszystko się kręci. Zobacz, jaki to jest po prostu biznes, jak się kręci handel. Ale masz rację, ale wiesz, ja nie wiem nawet z czego to wynika, że ludzie już chyba nie wiedzą, czy on mówi prawdę, czy żartuje. Wiesz, bo to jest tak, że chyba nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. I na przykład, czy się śmiać z tego, bo u Petru to było wiadomo, że on coś po prostu pieprznął, nie? Że tak nie przygadał, no tak. I tam, że nawet nie pamiętał, jak nazwy swojej partii. Pamiętasz, jak tam sobie pomylił nazwę swojej partii, którą dopiero co założył. I to było takie, wiesz, to było takie fajne, wesołe, bo wiadomo było, że on po prostu taki jest. I on nie jest głupi, tylko taka ciapa, nie? Taki. A u tego Morawieckiego, to rozumiesz, tak słuchasz go i nie wiesz, czy to jest śmieszne dlatego, że on tak naprawdę mówi? Czy to jest śmieszne, bo się tak fajnie śmiesznie pomylił? Bo to śmieszne jest zawsze, nie? W sensie no tragiczne, ale tam śmieszne. Tylko, że nie wiesz, z jakiego powodu masz się śmiać. Czy się śmiałeś, bo on taki fajny, fajną literówkę pierdyknął? Czy się śmiejesz z tego, że jaki to jest głupi facet, jaki to jest głupi... Obie te rzeczy, znaczy ta pierwsza możliwość, że tam literówkę, no to jest takie, wiesz, że haha, pośmiejmy. Tak, no ale dobra, gorzej, że większość tych jego błędów wynika z tego, że on tak myśli, że jemu ktoś coś tam powiedział i on tak myśli, on na przykład o tym e-sporcie, nie wiem, czy pamiętasz, słyszałeś, że on na przykład wpadł na pomysł za namową Bortniczuka, że będą promowali, teraz będą opierali się na e-sporcie, żeby młodzież wychodziła z domu. Rozumiesz, będą e-sport promować, żeby młodzież bardziej, bo on wykombinował sobie tak z tym Bortniczukiem, że jak taki chłopak się napatrzy, rozumiesz, na boks, który tam napindalał tym panem, to aż pójdzie, tak się spodoba, że aż pójdzie na trening, nie? Albo jak w piłkę będzie grał jakiś taki, wiesz, otłuszczony taki koleżka, który, wiesz, pije kole, je chipsy i napindala w to, to on sobie pomyśli tak, grał, pomyślał, kurde, ja też bym chciał tak biegać jak ten koleżka, którym ja tu strzelam i nie pójdę. Albo następni tam, wiesz, patrzą Counter Strike'a, oglądają, no, czy pan pach, nie? Mówi, kurde, zostanę żołnierzem. On na serio nie... Jak to trzeba mieć łeb w ogóle zryty, żeby tak pomyśleć, nie? Do tego jeszcze połączył to z budową, co oni mają w ogóle tak w tych rządach, wszystkich satrapiach takich, to mają z jakimś z tysiącem problem, nie? Tysiąc. Pamiętasz, 1000 szkół na 1000-lecie? Takie rzeczy było kiedyś za komuny. A teraz jest 1000 tych, on chce utworzyć 1000 hal sportowych. 1000 hal sportowych utworzy. No się wszyscy śmieją, czy to naokoło każdej będzie drzewa będą stały, żeby 500 000 tych drzew tam ustukać jakoś, które obiecał. No i na każdym będzie tor dla elektrycznych samochodów. Miliona, który się wreszcie w tych... Ty, oni mają jakieś... Czego jeszcze może być 1000 można zrobić? No, bo tak 1000 hal sportowych, a tak się śmiali z tego Tuska, nie, że te orliki tak robią. Tak. Chłe, śmiechom nie ma końca. Tak na marginesie, przy całym moim krytycyzmie wobec PO, te orliki to wcale nie był głupi pomysł.
Powiem ci więcej, że przy całym moim krytycznym myśleniu do opisie, to jest 1000 hal też nie jest złym pomysłem. Tyle, że przy tych, zwłaszcza dla biznesu, bo pisowskiego. Ja wiem, tylko właśnie tych orlików w końcu trochę powstało. Nie wiem, czy akurat 1000, ale trochę. Więcej niż 1000. Naprawdę więcej niż 1000 dofinansowanie było. Sam znam gminy, w których jest jedyny obiekt dla dzieci, to jest taki orlik. Inna rzecz, że to było tam po prostu też takie niepokombinowane, czasami były zamknięte, wiesz, te orliki na kłódkę, bo w dyspozycji pana jakiegoś tam radnego to było, no wiesz, co tam się działy, ale to był margines, ale te hale sportowe, no to też będzie dobre, rozumiesz, by było dobre, znaczy będzie, by było dobre, gdyby to pobudowali, ale on pokombinował, widzisz, to jest widać, że kanclerski łeb, bo ile na takim orliku można wycisnąć, nie? Mówię o pieniądzach. Ile można wycisnąć? To jest kawałek placu, rozumiesz, położysz te darni, kupisz od tam jakiegoś tam jednego dostawcy. Wiesz, że największy pieniądz, największe przewały robi się na budowach, bo tam jest największa ilość faktur wszystkiego. W związku z czym, jak wyobraź sobie teraz, jak ten pisowski tłum ruszy do tych przetargów, czy jakichś tam różnych rzeczy, żeby budować te hale, no to sobie wyobraźmy, Pietrek, co tam się będzie działo, ile osób by zarobiło. Bo sama idea tych hal to jest bardzo dobre, jeżeli by to miało być otwarte. Bo to wiesz, pod dachem, bo te orliki, no to wiadomo, w naszej szerokości geograficznej. Moim zdaniem to dla nich za trudne jednak jest. Znaczy w ogóle, bo oni wszystko, co jest poza rozdawaniem pieniędzy, to chyba dla nich za trudne. Piotrek, przecież oni tego nie zaczną nawet. Oni skończą na przetargach jak ten CPK i tamte inne. To przecież Piotrek, ja tu żartuję. Ja mówię, że to byłoby fajne, Może jakby, wiesz, i to będzie jeden z tych projektów, które będę, jak kiedyś by stracili władzę, to bym krzyczał, że nie wszystko PiS zrobił źle, rozumiesz, że trzeba, to będzie, wiesz, 1000 hal, rozumiesz, zrobić. A na marginesie, ty sobie tak przypomniałem, teraz powiedziałem o tych 1000 szkół na 1000-lecie, to zobaczcie, a propos tego, jak Polaków, jak katolików Polska niszczyła już za komuny i tak dalej, wszystko było nie ten, a jednak 1000 lat liczyli od chrztu Polski, chciałem powiedzieć. Nawet komuniści, nawet Gomułka. Więc i to w umowie z Wyszyńskim sobie się dogadali. Także to a propos tego, jaki to był straszny, jak strasznie nie byliśmy, byliśmy kurwa w tym kościołów na więcej ustawów. Zresztą w PRL-u, jak już o tym mówimy, to kościołów też bardzo dużo budowano. No w pytę najwięcej w Europie, w całej Europie, żeby było jasne, w całej łącznie z Francją, Niemcami, Włochami i tak dalej. Najwięcej w Europie kościołów powstawało w Polsce przez cały czas. Oni się opierają cały czas o ten krzyż nowochódzki, który tam, pamiętasz, że wbili robotnicy, oni cały czas opowiadają tę pierdołę, tę legendę o tym, że naród wymógł zrobienie kościoła w Nowej Hucie, bo chłopi przyjechali i chcieli mieć tam pod tym. Słuchaj, Piotruś, piosenkę puścimy, dobra? Tutaj Anna 333 na pewno się ucieszy, bo zobacz, ja u siebie nie mogłem, tutaj ci załatwiłem piosenkę, piosenka, która ma tytuł Grzech tam śpiewa, a piosenka ma tytuł Zabraknie ci psa, do tekstu oczywiście Edwarda Stachury. Także obiecałem to zobaczcie nawet wcześniej, bo w poniedziałek powiedziałem, że pójdzie, a proszę, dzisiaj załatwione, leci piosenka.
skała. Będę skazał, żebyś mnie pogłaskała. Być jeszcze, o pani, doczekasz się dnia. Zabraknie, zabraknie ci psa. Grosze. Spadło, wzrosło, a może to bez znaczenia. Informacji ważnych dla naszego portfela napływa zewsząd wiele, ale co właściwie znaczą? O gospodarce na spokojnie i przystępnie, ale bez trywializowania. Tomasz Kasprowicz wraz z gośćmi chce dodać swoje trzy grosze do debaty o tym, co w ekonomii piszczy. W każdy czwartek o 18:00 w Resecie Obywatelskim. A widzicie, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, i Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. Przypominam, w środę o godzinie 17 w Resecie Obywatelskim zawsze możecie słuchać. Najpierw, zanim poruszę inny temat, to zacytuję tu Waldka, który pisze: z tymi halami, Wojtek, to bym się tak nie cieszył, bo jak taka hala powstanie, i tu właśnie ja nie zwróciłem na to uwagi, a to jest bardzo ważny aspekt. Jak taka hala powstanie w biednej gminie, to będzie ją potem musiała utrzymywać. Może to być takie kukułcze jajo dla gmin, na przykład nie po linii partii, czyli że jakaś gmina jest nie po linii partii, to można tam wsadzić taką, no z tego co wiem, to te gminy będą musiały wyrazić zgodę, oczywiście chęć najpierw do takiego czegoś, bo to będzie, ma być, taki jest pomysł, że to będzie dofinansowanie tej budowy i tak dalej, sfinansowanie, ale faktycznie jest coś jeszcze w tym, że trzeba by zapewnić potem jakieś działanie tej hali, a w niewielkich gminach może to być utrudnione, chociaż no to nie muszą być według jednej sztancy takie wielkie te hale, ale można je budować na przykład przy szkołach, no nie wiem, gdzieś tam jakiś zamiast placu zabaw, no pewnie tak, ale no faktycznie trzeba by jeszcze dopracować, że tak powiem, kwestię potem utrzymania takich hal, na przykład je przenieść na państwo, myślę, że to państwo też nie jest, czy tam na wojewodę na przykład, czyli przez państwo, ale województwo, żeby utrzymywało. To tak, na jeszcze kończąc ten temat. Ten chyba, temat, że chcesz coś dodać jeszcze.
Tak, wracając na chwilę do Polskiego Ładu, bo czytam czasem takie analizy Polskiego Ładu, szczególnie osób związanych z Lewicą, bo znam też ich dużo dosyć, które generalnie ten Polski Ład mówią, że w sumie to on wcale nie jest taki zły, nie? Tylko, że tam problem przy wdrożeniu, coś tego. Ja tak sobie myślę, i oni tak piszą, że co prawda są pewne wady, ale są też pewne zalety. I tak sobie myślę, że kurczę, to jest trochę tak, że te wady to są jakby bardzo poważne moim zdaniem, a część komentarzy tak pisze, że w sumie no każdy projekt ma wady, nie? I jedną z tych wad, no, którą ja bym powiedział taką dosyć istotną, na przykład jest w sumie to, że Polski Ład rozwala samorządy, po prostu rozwala, tak? Znaczy 15 miliardów w plecy, a propos tych hal, tak? Że samorządy są finansowane z podatków dochodowych, w związku z tym jak tniesz kwotę wolną, no to szacuje się, że tam 15 miliardów samorządy są w plecy. Wiadomo jakie samorządy, no tam gdzie nie rządzi PiS, bo tam gdzie rządzi PiS to się znajdzie z budżetu centralnego coś. Czy na przykład, no taki drobiazg, że tak powiem, że na przykład Polski Ład ma fatalnie przygotowane przepisy, co mówiłem na samym początku i wszyscy są przerażeni, łącznie z pracownikami skarbówki. I to trochę tak czasem się śmieję, no, że w sumie to na przykład, nie wiem, że w sumie policja słusznie rozpędziła jakąś demonstrację, a to, że na przykład zabiła 600 osób, no to w sumie drobiazg, nie? No to trochę to jest tak, że w sumie trudno mi mówić o Polskim Ładzie, że on ma w sumie jakieś fajne strony, kiedy schrzanili wszystko, co się da, plus no jednak to, że 15, już tak merytorycznie, że 15 miliardów plecy na samorządy przy pisowskim reżimie, to jest straszny cios. Piotruś, to jest w ogóle, myśmy o tym już kilka razy obśmialiśmy taki właśnie system oceny, prawda, że wiesz, taki system to ja mogę przy ocenie, nie wiem, jakiejś płyty na przykład robić, jak kiedyś jako młody dziennikarz pisałem recenzję płyt, rozumiesz, to mogę napisać, że generalnie płyta jest niezła, chociaż utwory 7, 12 i 15 są do wypieprzenia, w ogóle można pominąć, bo po pierwsze możesz sobie ustawić w odtwarzaczu kiedyś, a dzisiaj no, w MP3-kach to w ogóle nie ma problemu, możesz się sobie wykasować, a kiedyś w odtwarzaczu mogłeś sobie kliknąć, że słuchasz tylko 7 i 11 na przykład, prawda, utworu z tej płyty. To można tak oceniać, ale nie można oceniać, wiesz, całościowo projektu, że co prawda tu jest dobrze, ale tam jest źle. No to jeżeli jest źle gdzieś tam, no to cały projekt jest zły. To nie ma, bo to jest, widzisz, myśmy się nauczyli wszyscy i ja nie jestem, widzisz, dziennikarzem gospodarczym i nie pisałem, na przykład gospodarczy, taki polityczny, wiesz, ci, co tam żyją z tego, żeby, wiesz, deliberować, żeby przelewać z pustego w próżne i najlepiej w każdej redakcji zarabiają, o czym dobrze wiesz, zawsze ci pion polityczny redakcji są najlepiej finansowani, ale chodzi mi o to, że wiesz, tak patrzysz, oni się przyzwyczaili do takiego właśnie, wiesz, rozbierania, tak jak mówił mój kolega, rozdwajania włosa na czworo, rozumiesz tam, że ale tu, a tu nie ma o czym gadać, jeżeli my nie nauczymy się myśleć całościowo, w sensie, że patrzeć na taki projekt, który, wiesz, to jest projekt, kurczę, bardzo rozbudowany, jakkolwiek by on nie był, ja mówię o takim przykładowym projekcie, nie wiem, tak samo jak był, nie wiem, Plan Marszala, czy cokolwiek. To są całościowe projekty. Jeżeli wypieprzysz jeden z tych filarów, no to się psuje. No to znaczy, że nie był dopracowany i koniec. I tutaj tak samo. My sobie możemy, Piotrze, mówić, że no fajnie, że pani Jadwiga gdzieś tam zyska, prawda, bo ktoś tam zyska, albo jakiś na przykład, że można jogurty będzie kupować taniej. No ale i możemy oczywiście powiedzieć, no są też dobre strony, co prawda jest, wszyscy niedługo padniemy, ale za to z jogurtem na ustach. No wiesz, to, i oczywiście można tak, no to jest uprawnione jakoś tak i nikt nie może takiemu dziennikarzowi też powiedzieć, czy jakiemuś ekspertowi, że zrobił coś złego, tak? No on wskazał na jakiś tam dobry fragment, tylko że to nie jest fragmentaryczna, wiesz, rzecz, jakby to miało tak polegać na tym, taki na przykład program, że wprowadzamy kolejno takie elementy. No to możemy wtedy oceniać każdy z elementów osobno i okej. Okay. Ale jeżeli to ma całościowo wejść i nagle w środku tego, wiesz, tego fajnego pozłotka leży kupa, rozumiesz? No to nie możemy powiedzieć, że cały, bo śmierdzi cały, no śmierdzi cały, to złotko też przejdzie tym zapachem kupy, czy smrodem kupy, no i koniec, i to nie ma tak, że wiesz, no, wszyscy zyskują, ale fryzjerzy tracą, nie? Wiesz,
no to znaczy, że fryzjerzy tracą, znaczy coś jest nie tak, no po prostu. No więc trzeba by się zastanowić przed wprowadzeniem tego, czy może zrobić tak, że ojej, nie zapomnieliśmy o fryzjerach, nie? Więc może byśmy coś zrobili, a nie, że no dobra, no ale fryzjerzy, no to kij z nimi, ilu tam tych fryzjerów jest, nie? Poza tym to i tak tam teraz maszynki są zajebiste w sklepach, to w ogóle nie ma co, nie ma co rosnąć. Tak jakby, albo o, po co szewcy, jak w Biedrze są tanie buty, to już tam dobra, już nie wracajmy do tego projektu, bo szewcy to nie ma się co. Tak wiesz, na tej zasadzie to jest takie gadanie głupich, takie gadanie, wiesz, jak to się mówi, głuchy ze ślepym o kolorach, nie? I mają się ze sobą się dogadać. Ale ja chciałem teraz coś innego powiedzieć, Piotrze, co jest, kurczę, oczywiście też do obśmiania, ale też, wiesz, taki migdał, nie wiem, czy tu widać, jak mi migdał wyskoczył, bo mnie szlak trafia. Państwo tutaj zwrócili uwagę, ja przyznam, że nie zwróciłem na to uwagi, a państwo tutaj nam na czacie zasugerowali ten temat i faktycznie teraz, jak była ta piosenka, skądinąd bardzo dobra, zacząłem czytać i się okazało, rozumiecie, że poprawka, i teraz również państwo, którzy nie są tutaj na czacie, nie ten, poprawka Ordo Iuris przeszła, ta, która mówi, pamięta, że TSUE nakazało uznawać paszporty dzieci par jednopłciowych, że jak został paszport wydany w którymkolwiek z krajów Unii Europejskiej, taki paszport na przykład tej naszej słynnej sportsmenki, medalistki olimpijskiej, której w Hiszpanii urodziło się dziecko z partnerką, urodziły, że tak ładnie powiem, dziecko. To dziecko oczywiście według hiszpańskiego prawa dostało paszport, normalnie dostało, wpisane są dwie mamy i nie ma tam żadnego problemu, tak? I teraz okazało się, że i Polska została, wyrokiem TSUE, krótko mówiąc, została do tego zobligowana, żeby też uznawać to. No i oczywiście Ordo z Dupis przygotowało swoją natychmiast poprawkę, bo nie ma ciągle jeszcze w Polsce tej organizacji, która jest takim odpowiednikiem Ordo z Dupis, tej strony, nazwijmy ją szeroko liberalnej, żeby od razu przygotować następny kontrwniosek, więc oni byli już przygotowani, złożyli taki wniosek, który będzie pozwalał, według którego urzędnik ma prawo odmówić. I tam oczywiście są warunki i tam urzędnik może odmówić, że to będzie tak, oczywiście ultrakatolickie przekonanie, i teraz nie powinno się pojawić określenie rodzice, a matka i ojciec, rozumiesz, czyli będzie musiało pojawić się coś takiego. I o ile jak się pojawiało napis rodzice, to wiadomo, że słowo rodzice tak po prostu nie ma tego nośnika płciowego i tak dalej, prawda? Są rodzice i można było przyjąć optykę europejską. O tyle, jeżeli napiszesz tam matka i ojciec, no to trudno o klasyfikację inną jak mężczyzna i kobieta tutaj. I w związku z czym została ta poprawka przyjęta. I teraz nie jest to tylko subtelna różnica, gdyż w przypadku, ja tu się posłużę tekstem od razu, w przypadku wydawania paszportów dzieciom par jednopłciowych wskazanie matki i ojca stanowi formalny problem. Już w przeszłości polskie urzędy nie słynęły z ułatwiania takim parom wydania paszportu dla ich dziecka. Zmiana przepisów dodatkowo pogłębia ten przepis. I teraz uważaj, Piotrze, bo to, że Ordo z Dupis, przepraszam, że tak zagaduję cię, Piotrze. Nie, ale to, że Ordo z Dupis przygotowało taki projekt, to jest oczywiste, prawda? To nawet nie musimy się jakoś zastanawiać. Ale uważaj teraz. I teraz słuchaj mnie, Piotrze. Wyjdź z telefonu i słuchaj. Nie, bo właśnie o tym głosowaniu patrzę. Super. No właśnie, że zgodni w tej sprawie byli nawet politycy PiS i KO, którzy w przestrzeni publicznej nie uchodzą za swoich największych przyjaciół. I teraz tak. Za ustawą zagłosowało 396 posłów. I teraz tak, no tam spis i tak dalej, nieważne. Tutaj w przypadku Lewicy za był jedynie niejaki Kopeć,
a z PPS Kwiatkowski i przeciwko zagłosowało 24 posłów Lewicy i Andrzej Rozenek z PPS. Od głosu wstrzymało się 27. Czyli dziękujemy panu, przypominam, że niedawno mówiłem o tym, jak to przypominałem Donalda Tuska, który mówił, prawda, że jak będzie miał wpływ, to pary, to związki jednopłciowe będzie sankcjonował. I już wtedy oczywiście chcę przypomnieć, że już wtedy zapowiedział, że jeszcze o adopcjach i tak dalej, o tych dzieciach to jeszcze nie ma co mówić, bo nie jesteśmy gotowi. Potem pojechał niejaki Grodzki niedawno, przypominam, pojechał do papieża. Po cholerę nie wiadomo, myślałem, że pojedzie tam upomnieć się o papiery, które tam są w Watykanie. Podobno kilka ciężarówek papierów z różnych diecezji pojechało dotyczących księży pedofilów. Ale on nie pojechał po to, tylko przypominam, że pojechał rozmawiać, że najważniejszym tematem rozmowy była dzietność w Europie. I pan zaoferował swoją daleko idącą pomoc w rozwiązywaniu problemu dzietności Polaków. Piotrze, nie wiem, jak ty to skomentujesz. Rzadko w czasie programu spoglądam w komórkę, teraz szukałem szczegółów tego głosowania, bo przyznam, że przed programem szczegółowo się temu nie przeglądałem. Natomiast w związku z tym, że obydwa jesteśmy też dziennikarzami profesjonalnymi, więc nie jestem na 100% przekonany, że oni aż tak schrzanili. Dlatego, że z tego, co przynajmniej tak czytam, to 396 posłów i posłanek zagłosowało za całą ustawą dotyczącą zmian w systemie paszportowym. Całą ustawą, która ma tam punktów 100 i jedna jest obrzydliwa. Ze względu na tą jedną ja bym głosował przeciwko tej ustawie. No więc... I to prawda, natomiast ja nie jestem pewien, jaki status miała ta ustawa, być może to były jakieś tam, nie wiem, regulacje czegoś tam. Ja bym głosował przeciwko, bo to jest moim zdaniem sprawa ważna. Natomiast sama poprawka, przyznam, że nie znalazłem tego głosowania, które dotyczyło poprawki Ordo Iuris, bo mimo wszystko nie chce mi się wierzyć, że na przykład, nie wiem, Senyszyn by głosowała za, mimo wszystko przy całym krytycyzmie wobec niej w wielu sprawach. A głosowała, zdaje się, że za, czy się wstrzymała. I takich kilka osób, które no, mają sporo wad, ale w tych sprawach wydają się być w miarę w porządku, też się wstrzymały albo głosowały za, więc mówię tylko o tym, że jakby to nie było głosowanie za poprawką Ordo Iuris, tylko to było tak, głosowanie... Tak, ale wiesz, jest ja to wiem, odpowiedzialność, tak. Ja przeczytałem właśnie, z tego co ja wyczytałem, to ona była wcześniej tam jakoś przyjęta pewnie w projektach i tak dalej, na bazie, tak. W czasie pracy nad tą ustawą i głosowanie, to o czym my mówimy, to jest głosowanie nad całością ustawy. Jeżeli w ustawie znajduje się taki zapis, no to ja nie mogę głosować za, nawet i to, bo to nie jest też ustawa, która wiesz, jakoś nie wiem, wymaga na przykład teraz, tak jak w sprawie tego Polskiego Ładu, że tam na przykład musimy szybko to podjąć, żeby emeryci dostali 76. emeryturę, tak? Coś takiego, bo jak nie zagłosujemy, to nie dostaną. I wtedy w tym czasie, albo na przykład, tak jak pamiętasz, w tych covidowych, pamiętasz, w tych ustawach to antycovidowych, tam jakieś tam, ten nagle oni wprowadzali, nie wiadomo dlaczego, że nie wiem, coś tam tutaj będzie płyn rozdawany, będzie coś tam, to fajna ustawa, wszyscy tam się podkręcają i nagle punkty podpunkt 7 w punkcie 12 jest, że będzie można kopać w dupę Tuska, nie? I tam i wrzucone taka wrzutka była, albo że trzeba będzie na przykład. Tak ten. Tutaj pisze Waldek też, że Piotr ma rację, dziś w toku to wyjaśniono, więc spoko, nie bić piany, a ja właśnie wyczytałem, że właśnie o to chodzi, tylko że ja się nie zgadzam, żeby nad całością takiego projektu głosowano za. I oni to wyjaśnili, ja tu miałem na podsłuchu teraz właśnie tę rozmowę z Tok FM, w czasie tej piosenki i tam właśnie tłumaczyli, że to jest takie coś, że to całościowo, że to jednak i tak dalej, że jednak liczą na współpracę urzędników i tak dalej, no to gdyby mogli, dzisiejsze prawo też nie zabraniało
chcę powiedzieć, że dzisiejsze prawo też nie zabraniało i niektórym parom udawało się wpisać w taki paszport. W Polsce dostało jedno z takich małżeństw jednopłciowych paszport, co prawda po procesie jakimś tak dalej, ale dostały dwie panie i o to chodzi. Ale więc można było. Tak, natomiast ja też jeszcze jedna uwaga taka, bo ja mam w ogóle wrażenie, że to szczególnie na lewicy jest, ale właściwie w całej opozycji. Jak wiesz, ja bardzo lubię pojęcie totalnej opozycji. To akurat się PiS-owi udało, ja tam nie mam nic przeciwko, żeby było, chciałbym, żeby była totalna opozycja, tylko niestety w Polsce jej nie ma. Ja jestem totalną opozycją. Ja bym głosował zdecydowanie częściej przeciwko ustawom pisowskim, a nie, my jesteśmy konstruktywną opozycją, więc co drugą ustawę pisowską będziemy popierać, bo co prawda jest nie najlepsza, ale lepsza może taka niż żadna. A właściwie nie wiem, dlaczego lepsza taka niż żadna. I na przykład ostatnio uważam, że to wyszło wręcz trochę śmiesznie. Mianowicie przyszli, jak może widziałeś, Sejm, posłowie chyba i PO bardziej, ale chyba Lewicy też coś mieli, to głównie Koalicja Obywatelska. Wzięli wielkie billboardy, banery, drożyzna, no taki populistyczny przekaz, ale jakoś tam pod publikę, nie? Drożyzna, to 150%, pewnie jeszcze tam przesadzili trochę coś, no ale generalnie precz, prawda, 6 lat rządów, złodzieje, nie? No i po czym te wasze tarcze to do niczego są, ludzie głodują, a wy nic nie robicie, nie? Po czym... Gnoje! Gnoje, złodzieje, nie? Po czym Morawiecki mówi... Tak, bo wy sami jesteście niszczycielami, a tu proszę, nasza ustawa za 5 minut będzie głosowana. No i za 5 minut głosowana ustawa PiS-u, cały Sejm za. Cały Sejm. Ja sobie myślę, kurde, ja jako obywatel nie wiem, o co trochę chodzi. No przychodzą z banerami drożyzna, fatalny rząd, po czym przegłosowują pisowską wizję walki z inflacją, nie? I ja tak słucham później tych komentarzy, o co w ogóle chodzi jako obywatel, to jakby nie kumam, o co to bez sensu w ogóle się, było trochę idiotyczne, nie? Bo zły ten rząd, bo my byśmy to miesiąc wcześniej przyjęli, nie? To samo. Ja sam się, no jeżeli różnica jest taka, że tamci są złodzieje i bandyci, bo wy byście przyjęli w sumie to samo miesiąc wcześniej, nie macie innych pomysłów, no to sorry, wygląda słabo, no. I właśnie, wiesz... I ja czasem, bo ja na przykład uważam, że tarcze antyinflacyjne, weź, na pół roku masakrujesz system podatkowy, nie? Państwo na tym straci ze 20 miliardów. Główne to jest to, że Morawiecki śmiesznym dekretem, co można by wyśmiać totalnie liberałowie i lewica, że premier wychodzi i mówi, przedsiębiorcy macie o 5%, nawet już by mu się, popieprzyło mu się z 5 zł, ale nawet by powiedział poprawnie 5%. Macie chleb o 5%, bo ja tak chcę, nie? No śmieszne, no on jeszcze śmieszniej to ujął, wyszło mu 5 zł. Ale generalnie to się kupy nie trzyma, bo nie będzie tak, że jak 5% VAT się to obniży, to prawda ceny spadną o 5%, tylko część przedsiębiorców będzie miało większe zyski, natomiast państwo straci bardzo dużo. Więc jak ja słyszę lewicę liberałów, kogo Hołownię i mówią tak, kurde, obniżyć wszystkie te podatki, te akcyzy, jeszcze myśmy 2 razy więcej jeszcze obniżyli, plus... PiS jest fatalny, bo tnie tu i tu, więc my byśmy zwiększyli wydatki o 150 miliardów. No to kurde, no to nawet taki obywatel, który nie ma jakiejś wiedzy ekonomicznej, zaraz kurde, to ta opozycja by chciała podatki obniżyć o 50 miliardów i wydatki zwiększyć o 100 miliardów. No trochę to się kupy nie trzyma. I sobie myślę, że kurde, naprawdę częściej i odważniej mogli po prostu przeciw głosować. I tak PiS ma większość. A dlaczego pan głosował przeciw? Bo myśmy mieli lepszy pomysł, panie. I my przeciwko. No więc o to chodzi, Piotrek. Ja tutaj jestem, propsuję wszystko, co mówisz na pełnym tym brzydkim wyrazie, bo też uważam, że powinni głosować za tylko przy swoich projektach. Wyłącznie. Tak, tak. Nie ma żadnego powodu, najmniejszego powodu, żeby wchodzić w jakiekolwiek dyskusje. Ja zawsze daję ten przykład ze szkoły, tak, z łobuzem. Jak z łobuzem zaczniesz dyskutować, to zawsze będziesz ty, to jest tak jak, tak, kto to powiedział, że z idiotą się nie dyskutuje, bo zawsze można cię pomylić, nie? Was pomylić, nie? I tak samo jak to jedno ze złym człowiekiem nie dyskutujesz, ponieważ zawsze można, wiesz, ktoś z boku na was spojrzy i może nie wiedzieć, który jest ten dobry. I tak jak mówisz, jeżeli nawet jak nie mają innych pomysłów, to powinni po prostu powiedzieć nie, a dlaczego nie? Bo mamy lepszy pomysł. A jaki? A
chcesz kociej mordy dostać? Jak będziemy rządzić, to powiemy. Rozumiesz? Albo jak będzie kampania wyborcza, to powiemy. Nie będziemy suflowali rządowi teraz jakichś tam rozwiązań, który on to zaraz spieprzy. Bo jak się zapytają na przykład, a dlaczego pan nie chce suflować? No może by wykonali to i może by coś było lepiej. On mówi, a ty mówisz, nie, bo oni nic nie zrobią lepiej. I koniec. I na tym kończysz. Trzeba, wiesz, ja bym to kłamstwo jakoś tam uświęcił, w tym sensie, że faktem jest, że oni powinni potem szybko pracować nad takim tym, żeby jak tam przyjdzie ta kampania, to żeby móc się rozliczyć z tego, jak ktoś ich zapyta. Ale w tym momencie powinni powiedzieć, a wynocha mnie i z tą kocią mordą powinni wyjechać, nie? A dlaczego nie? A co cię to obchodzi, że nie? Ja odpowiadam przed swoimi wyborcami, moi wyborcy są antypisem, bo 100% nie wyobrażam sobie kogoś, kto głosował na PO, że nie jest, że jest tak gdzieś w 50% antypisem, rozumiesz? No nie, on może być 50% antykościółkowy, bo tam wierzę, na przykład głosował specjalnie na tych, ale antypisem jako takim tym zawsze będzie, nie? Jak chodzi o Kościół, chodzi o te różne sytuacje właśnie jednopłciowe i tak dalej, to jestem w stanie uwierzyć, że tam część elektoratu Platformy to jest bardziej jeszcze na dodatek po prawej stronie niż ci. Ale o te wszystkie inne sprawy, no to nie ma powodu, tak jak mówisz, no tak jak nie ma powodu, żeby zaprosić Janusza Kowalskiego do studia i z nim prowadzić jakąkolwiek deliberację, to na tej samej zasadzie jest każdy projekt złożony. Dlaczego nie głosowaliście? Macie większość, to sobie głosujcie. Bierzcie za to odpowiedzialność. A ci, wiesz, ulegają temu takiemu moralnemu szantażowi, na przykład przy tych ustawach covidowych, nie? Oni, no dobra, no tam co prawda potem wychodziło, że właśnie tam podpunkt C, punkt ten, że możesz nazywać Tuska gnojem, albo tam będzie Tusk będziesz siedział, nie? Tam wpisać co mogli wszystko. No dobra, tam i tam tą rękę podnosili, albo nie podnosili ręki, tylko tak cichcem przyciskali te przyciski, żeby nie było widać, tylko potem nagle 400 posłów głosuje. I nikt spełnił. Nie, ja nie. Rozumiesz? Po co to? Przecież nie groziło tym ustawom, że nie przejdą, bo tam był i ten Kukiz za tym i częściowo PSL. Po co jeszcze się przykładać do tego? Tak jak mówisz, święte słowa. Po prostu mówić nie, bo nie. A to nie jesteście merytoryczni. Co to jest, że nie, bo nie? A on mówi, no to jest najbardziej merytoryczna odpowiedź, jaką panu mogę udzielić. Jaką pan jest w stanie przyswoić. I bo tak, proszę pana, i tak jest ona znacznie bardziej merytoryczna niż każda wypowiedź Janusza Kowalskiego. No więc dokładnie. Więc jak się zapytam, a dlaczego? Bo tam potem oni idą potem do tego Rachonia i się Rachoniowi tłumaczą. Albo Klarenbachowi, albo tej tam innej, tej Ogórek. A to Ogórek do nich jeszcze... No i co? I pan taki pan ważny i nie chcesz pan nam powiedzieć, jakby pan to zrobił? A tamten, no ale panie redaktor, bo ja wiem, bo wszyscy inni są gnojami, ja wiem, że pani redaktor jest taka cudowna dla mnie, że pani mi tu daje czas, ale nie chcę powiedzieć. No a potem mówicie, że nikt nas tutaj nie chce słuchać, a wy nie chcecie mówić. No ale no dobrze, to ja powiem już tamten, że no nie mamy tego pomysłu, ale... Ja pierdzielę po prostu. Zamiast ryjem powiedzieć, pani redaktor, nie ma pani innych problemów naprawdę. Ja ze swoimi tymi porozmawiam, nie? A tutaj jakby nie mam powodu, żeby pani się tłumaczyć z czegokolwiek. Kim pani jest? Niech to pani mi powie, nie? A swoją drogą rząd, to też jak chodzi o te wpadki, słyszałeś, ta, co Emilewicz powiedziała, że Polska zyskuje na epidemii. Nie? Tak. Tam pierdyknęła. Ale co, później... no zyskuje. Tak, jak a najśmieszniejsze jest to, że ona później bo generalnie ludzie no, zareagowali tak jak no i ja, że debilko, no zmarło 530 tysięcy ludzi. No i dobrze, pracujesz z ludźmi z ZUS-u, to powiedz mi teraz, czy oni na tym nie zyskali. Tak średnio. No jak nie? Raz zapłacą podatek ten, dodatek pogrzebowy, a potem, ale za to ile emerytur, kurczę, ocalą? Tak, na marginesie, tak na serio, to też ponoć znowu strasznie wzrosły koszty usług pogrzebowych. Jak chodzi o inflację, to dużo więcej niż 8%, nie? No ale chciałem tylko skończyć z tą Emilewicz, tak, że ona tam właśnie, że Polska zyskała na epidemii.
No i tam wszyscy piszą, że ty głupia babo, zmarło tyle ludzi, tragedii ludzkich. Co ty kurde w ogóle gadasz? Że w ogóle jak można taki, jak takim niedelikatnym idiotą można być jak ty, nie? Minęło tam 6 godzin, pewnie coś tam pogadał z nią, jakieś terletki czy coś, no i wykombinowała, że może w sumie trochę przesadziła. I więc napisała, że została źle zrozumiana, tylko że to, co najważniejsze, zostało pominięte w jej wypowiedzi. A najważniejsze jest to, że Polska miodem, prawda, tutaj się rozwija i w ogóle wszystko jest fantastycznie, nie? A to, że tam ona, że może to źle zabrzmiało, że ona coś chwali, ale że coś się rozwijamy fantastycznie, no to nie ulega żadnej wątpliwości. Tak jak o tym Glapińskim też mówiliśmy, nie? Że tam cud świata, że największy rozwój od zaborów i takie rzeczy. Więc to, tylko że ja czasem wiesz, bo ten tydzień, dlatego mieliśmy dzisiaj problem, że właśnie to polskie państwo, jak ja tak patrzę, to ono już jest naprawdę z jakiegoś gówna. To znaczy to tonie na każdym polu, tak gdzieś między jakimś Bareją, prawda, i filmem o mafii, nie? Że to już wszystko, wszędzie. Tutaj to wojsko, tutaj to zdrowie, tutaj ta skarbówka. No gdzie nie spojrzysz, to się totalnie sypie po prostu. Totalnie. Znaczy w ogóle tak się sypie w jakimś strasznym, to, że w ogóle państwo już naprawdę nie istnieje praktycznie. Plus ta samowolka, ten kradnie 300 milionów, ten 200, ten 500. To taki, ja nie przypominam sobie, przyznam, że nie jestem aż taki stary, no ale tam trochę pamiętam, nie? I też czytałem trochę. I rzeczywiście strasznie to wygląda, nie? A w gruncie rzeczy się wiele nie dzieje, w sensie, że te przepływy elektoratu tak 1,5% PiS stracił, nie? I tak sobie myślę, że już naprawdę czasem, co oni musieliby zrobić, żeby mieli na przykład 4% poparcia, a nie 33%, nie? Nie, to nie jest możliwe. To nie jest możliwe. Oni dokonali już takich sytuacji, które... Jakby, tak jak to pamiętasz, to mówiłem o tym przekroczeniu granicy pewnej śmieszności i tak dalej, za którą już nie musisz się niczym przejmować, niczym, wiesz, nie musisz niczego udawać. Nie wiem, już... Bo te 200 tysięcy nadwymiarowych zgonów ma swoje rodziny. No ja też straciłem bliskich. Złucham taką Emilewicz, to jednak też emocje jakieś się budzą, że kurde, ty głupia babo, co ty, jak śmiesz w ogóle, nie? No to tak mi się wydaje, może jestem z jakiejś nie, innej nie, gminy. Nie, nie, Piotrze, ty widzisz, przesadzasz, bo w tym sensie mówię, przesadzasz, że próbujesz jakoś racjonalizować takie sytuacje, na myślenie przełożyć, a to my jesteśmy tak już, o tym też rozmawialiśmy, my już jesteśmy tak... jakbyśmy mówić, impregnowani, tak, na te wszystkie głupoty. Jeżeli ona coś takiego powiedziała, to teraz powiedz tak szczerze, czy to jest najgłupsza rzecz, którą ostatnio słyszałeś? Czy to jest najbardziej poruszająca rzecz, którą słyszałeś? Nie, no tylko tak sobie wybrałem, bo tylko tak... Nie, ale mi chodzi o to, czy to jest w ogóle jakaś, wiesz, gdzie ona, na którym ona może być miejscu, nie? Bo nie, ale mi wiesz... Chodzi o to, że... Poczekaj, Piotr, bo mi chodzi o to tak, że to jest straszna wypowiedź, strasznie głupia pod każdym względem, ale mimo wszystko ona nie jest nawet w czubie, rozumiesz, jakiś tego, co się w tym tygodniu wydarzyło. Rozumiesz, w związku z czym, jak my mamy taki natłok, taki gówien, do tego jeszcze mamy media, jakie mamy, bo ja będę narzekał, ja wiem, że tamten, ja będę narzekał na media, jakie mamy i nie mówię o pisowskich mediach, tylko o mediach tak w ogóle, że mamy taki rozpiździel, takie, wiesz, takie rozmydlenie wszystkiego ze wszystkim do tego, w związku z czym jesteśmy w takim gle, w takim właściwie o smogu, takim zimowym smogu, gdzie są te mgły pomieszane z tym śmierdzącym powietrzem i my tak naprawdę nie wiemy, czy iść w prawo, czy iść w lewo, czy coś. Nie wiemy, już jesteśmy zaczadzeni tym, nie wiemy, co nas bardziej denerwuje. Nas tutaj, jak tam wiesz, akurat my mamy to szczęście, że teraz rozmawiamy, że my akurat rozmawiamy z ludźmi tutaj zgromadzonymi, naszymi słuchaczami, którzy są zainteresowani, tak? Którzy na bieżąco śledzą te wydarzenia różne, którzy mają swoje zdanie, budują tam w dyskusjach różnych i tak dalej. I dlatego do nas, wiesz, trafili jakoś w ogóle do Resetu i tak dalej, bo są ludźmi... Ale to przecież, wiesz, no... I my możemy sobie tak rozmawiać, możemy wyłuskać jeszcze te rzeczy. Natomiast ta cała taka masa nas wszystkich społeczeństw, to już patrzy na to jak na takie, wiesz, taką breję, no, takie, że trudno nawet w tym coś wyłowić. Dlatego są te, moim zdaniem, dlatego są te
te małe przepływy tego elektoratu, czy tam mały przepływ, bo nie chodzi mi o to, że między sobą tam, żeby tam się zgodzili, tylko że mały odpływ, tak, od tego PiS-u, bo tak naprawdę, no to my się możemy zastanawiać i jest naprawdę coraz mniej argumentów za tym, żeby być tym PiS-em. Prawda? Coraz mniej takich tak. ewidentnych, bo o ile, no tak jak mówię, tak jak my się zgadzamy też z tym, że na początku no oni tam chwycili, tak, te 500+, potem jakieś te, tu emerytura, tam coś, godnościowe jeszcze te argumenty, takie, ale przecież ci ludzie zostali tak jakoś zaczadzeni, tak mi się wydaje, że już teraz to chyba taką siłą inercji takiej, wiesz, tak są za tym PiS-em, tak, no bo już są przekonani, że TPO jest gorsze, że właściwie to się coś dzieją, ale jeszcze nie. Nie wiesz, bo mi chodzi o to, że ja wiem, bo ja jakby postrzegam politykę i w ogóle wybory trochę chyba inaczej niż 3/4 społeczeństwa w kategoriach interesów, nie? Że czy władza realizuje jakieś moje interesy, czy poprawia jakość mojego życia, tak? I z tego co widzę, duża część społeczeństwa tak nie postrzega, bo na przykład regularnie w wyborach PiS zdobywa bardzo wysokie poparcie u ludzi starszych, u seniorów. Mhm. No a generalnie rzecz biorąc, oni mają strasznie teraz, tak obiektywnie mają strasznie. To znaczy, jeżeli w ciągu 2 lat epidemii zginęło, nadwymiarowych zgonów jest, no tak sobie w głowie teraz myślę, jakieś 300 tysięcy już. Z tych 300 tysięcy, 80 powiedzmy procent, czy jeśli nie więcej, to są osoby starsze, seniorzy właśnie, elektorat PiS-u. Umarło już 300 tysięcy, ale różne problemy w związku z fatalną reakcją PiS-u na epidemię i fatalną organizację ochrony zdrowia i między innymi cięcia, jako jedyny kraj w Europie cięliśmy środki na ochronę zdrowia, różne formy niepełnosprawności, niedołężności, braku dostępu do badań mają setki tysięcy seniorów, którzy najbardziej na tym tracą i są najbardziej narażeni na śmierć, po prostu śmierć. I również umierają osoby, które mają partnerów w wieku lat 70-80. Ja tego nie kumam, znaczy to jest taka grupa, która dostaje no w takim sensie egzystencjalnym, no po prostu umiera albo pogarsza się im jakość zdrowia i tak jak w mordę strzelił, że tak powiem. Jest to wina rządu też jak w mordę strzelił, a nie, że jakiś sam cud. Jednak ci ludzie no, widzą, że jednak ta epidemia jest wszędzie i w zasadzie nigdzie tak źle to nie działa jak w Polsce. I ten rząd już tak demonstracyjnie, ta Siarkowska czy Kowalski, to oni tak właściwie, no to jest, znaczy to też człowiek tak zaczyna rzeczywiście, jak, że tak powiem, do posła Kowalski, nóż się w kieszeni otwiera, jak to pan Kowalski, tak? Jak się widzi, że taki gość, relatywnie młody, nie wiem, czy on się zaszczepił, czy nie, który właściwie z tej śmierci tych tysięcy tragedii tak naprawdę jaja sobie robi, że mówi, no dobra, tam umarło was 300 tysięcy, może umrze jeszcze 300, no to chrzanie, to wiecie, bo ja tam mam swoją agendę i w ogóle tam... Ważne, żeby nie zanieczyszczać polskiej krwi. Tak, tak, żeby tam węgiel, tam krew polska, tam polski dumny naród, co mnie to tam obchodzą jakieś... Nie, ja też jestem, powiem ci Piotrze, że jestem, to chodzi już tak, teraz to już chyba chodzi o to, że ja jestem zniesmaczony, wiesz, taką postawą społeczeństwa, bo to świadczy o naszej totalnej głupocie już, jako społecznej, tak i po prostu jako społeczeństwa. I to tamtych, co głosują na ten PiS, no to są ludzie, część zagubionych, no można ich tłumaczyć jakoś tamten, bo widzą swoją szansę, jakąś jedyną przetrwania z nimi, ale nawet po tej stronie liberalnej, że my nie potrafimy, kurde, jakoś wymóc tego wszystkiego, jakoś tak, ja to do siebie też mam te pretensje, nie, że jakoś takie małe zdecydowanie, że jakoś, nie wiem, bo to jest niemożliwe, no to jest niemożliwe, jak ja słucham, nawet wiadomości, jak się słucha tej publicznej telewizji, no to przecież jakim trzeba być durniem, żeby łyknąć po raz kolejny, że Tuskowe, rozumiesz, że ograbia Polaków, nie? No to już nie ma co tam mówić teraz, rozmawiać z tymi, wiesz, a nam się, i wracamy tutaj do tej merytoryczności, do jakiejś takiej dyskusji, potrzeby dyskusji, jakiegoś ustalania stanowisk, wiesz, zgadzania. Nie ma czegoś takiego, jak teraz możemy rozmawiać z kimś, nie wiem, na czacie, na Facebooku czy na czymś i ktoś mi jakoś uzasadnia, że będzie głosował na PiS na przykład, nie? I że ja mam go traktować jako normalnego jakiegoś tam dyskutanta. No to już jest, teraz doszliśmy do takiego momentu, kiedy ja, który zawsze dyskutowałem, taki byłem, wiesz, przekonywałem, ja już twierdzę, teraz już odpowiadam, odwijam się, jak ktoś do mnie strzela, to nie odwijam się argumentem typu, no ale na przykład coś tam, bo
Nie, ja już mówię, jesteś głupi, nie? Ja już doszedłem do takiego czegoś, jesteś idiotą, nie chce mi się z tobą gadać, cześć, nie? Wyjdź, przestań, nie? Albo chamski czasami jestem po prostu, wiesz, mówię na sypy, albo coś takiego, wiesz, albo nie blokuję, bo tam niech sobie czytają, ale rozumiesz, o co mi chodzi, że jakby to jest to samo, co, wiesz, mam z księdzem rozmawiać, tak? No i teraz ustalmy, czy Bóg istnieje, wiesz? No, on mówi, że tak, ja mówię, że nie, rozumiesz, i no i uzgodnimy stanowisko, nie? Że no dobra, może Boga nie ma, ale jest Duch Święty. No nie wiem, rozumiesz, no nie ma takiego sposobu. No i tak samo z takim pisowcem, jeżeli ten ktoś reaguje jakoś, mimo, na przykład nie odchodzi od tego pisu, mimo że słyszy nagle jakieś takie obskuranckie, jakieś takie, wiesz, chamskie teksty o jakimś Tuskowym, które ograbia tam, jak to mówi, pustoszy kieszenie Polaków, czy coś tam było, drenuje w ogóle kieszenie Polaków. Po 7 latach już prawie, rozumiesz, rządów tego cały czas. Jak ja słyszę takie pierdoły od ciągle, że tam, że kiedyś tam mafia VAT-owska, to co mówiłeś, nagle. No ludzie, i do tego te ceny skaczą. Ja nie mówię, że to jest wina PiS-u wyłączna, że te ceny, bo to naprawdę na całym świecie jest jakoś tam zrobione, ale tam gdzieś jakoś walczą, gdzieś ludzie zarabiają w miarę, tam na przykład zdejmuje się. A u nas tworzą jakieś całościowe programy, które, wiesz, nagle są dyskutowane na zasadzie takiej, kto straci, kto zyska. No kurwa, jak można w ogóle zrobić taki program, że się dyskutuje, kto zyska, kto straci? No albo się robi taki program, żeby był ochrona, tak, bo to tarcza ma być. No to osłona dla wszystkich, a nie się zastanawiać, a ten tak, a ten śmak, a tego to nie lubimy, a ten to ma, temu śmierdzi z ryja, to zabierzemy. A w ogóle to odpieprzcie się, bo budujemy centralny port komunikacyjny. Nikt takiego nie zbudował, my zbudujemy, więc odpieprzcie się od nas, nie? No ale 500 ludzi umarło wczoraj, ale my budujemy ten, a poza tym Tusk był gorszy. No kurwa, wiesz, i oni dalej głosują na nich, tak? 35% ostatnio wyszło, tak, że jest za nimi. No ludzie, pamiętajmy, 35% w wyborach to są samodzielne rządy teraz, jakby prawie że, bo to zależy, jak się ta druga ułoży, reszta. Ale może przy dobrych wiatrach to mogą być znowu samodzielne rządy. Jak tam ktoś odpadnie, na przykład jak PSL dostanie 7, tam się z kimś połączyć, dostanie 7 zamiast 8, tak? Na przykład i prtyng spadnie, tak jak kiedyś SLD, pamiętacie, przy pierwszym. Tak, 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 tak. I może być tak, że oni nagle dostaną w tym 460-osobowym parlamencie, dostaną nie 230, tylko dostaną 290 głosów, bo jakaś tam się pokłóci tam Biedroń z Włodkiem i znowu gdzieś tam SLD gdzieś tam, dawne SLD zadołuje, bo się tutaj razem jeszcze się pokłóci. Pamiętajmy, że my z tą lewicą to wcale nie jesteśmy ja mówię teraz do tych wyborów, pamiętajmy, że wcale to nie jest tak wesoło, bo ta lewica w każdej chwili się może jeszcze pokłócić, ta co jest ta lewica wyborcza, bo razem, razemki wcale nie są takie chętne do tego czarzastego i tak dalej, więc to się może jeszcze okazać, że oni nie dostaną tych 8% i wtedy będzie dopiero kibel, a razem się nie zgodzi na głosowanie, na różne tam ustępstwa, jeśli chodzi o, już raz na tym przerobili, teraz wszyscy do więzienia mogą iść, nie? Bo sobie te premie poprzyznawali. A tylko w ten sposób, żeby wam powiedzieć, to oni tylko w ten sposób mogli dostać pieniądze na razem. Bo to nie chodzi o to, że oni sobie chcieli wszyscy pieniądze wziąć do domu, tylko oni startowali razem z SLD. I żeby móc wziąć pieniądze jakieś tam na tą partię, to musieli to zrobić jakimiś tam sposobami właśnie takimi. No ale to tak jest, jak ktoś wchodzi w jakieś deale, gdzie potem musisz kombinować, podpisywać lewe faktury, żeby dostać prawdziwe pieniądze, to się sami wpakowali w takie gówno, niech idą siedzieć. Wpakowali się bez sensu, tak. Niech idą siedzieć, nie? Chodź piosenkę zagramy, bo się nagadałem. Teraz ty będziesz gadał. Do końca audycji ty będziesz gadał. Piosenka leci. I have to take the first step. The
it's right direction. Is there any other? No. Surrendering, I am surrendering to intensity. Use your power to heal me, to punish me. No dobra, papieros pokazałem, nie powinienem, ale wiesz dlaczego, Piotrze, bo proszę was, tutaj siedzi Piotr Szumlewicz, czerwona twarz Resetu Obywatelskiego, szef Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, w środę o 17:00 czas na związki w Resecie Obywatelskim. A wiesz dlaczego tak się miałeś ty gadać, już będziesz gadał do końca. Ja tylko zaszczuję trochę na początek, poszczuję cię na pewnych ludzi, na The Brown Tongue Brothers. Państwo wiecie, że 13 z 17, tak, odeszło z rady tej konsultacyjnej medycznej przy premierze i tak dalej. No odeszli, bo nie chcemy być listkiem figowym, etc., etc. No i kto ruszył na odsiec? No bo generalnie tam nie zostawiono suchej nitki na tych na tych pochlastach z tego rządu i tak dalej. Inna rzecz, że długo walczyli, trzeba im przyznać, że odeszli już trochę po herbacie z tym odejściem. Oni powinni odejść, bo
No dobra, mniejsza z tym, ale w odsiecz ruszyli oczywiście The Brown Tongue Brothers Karnowscy, brązowe jęzory, którzy piszą od razu umieszczony został, tylko nie podpisany przez nikogo, muszę sprawdzić, kto podpisał ten autor, Jacek Karnowski. No oczywiście, oczywiście, on poszedł potem. Uwaga, i lit przeczytam, już będziecie wiedzieli. To politycy, a nie eksperci są od podejmowania kluczowych decyzji. Naukowcy nie mogą oczekiwać, że przejmą rolę polityków. Po dymisji większości członków tej Rady Medycznej trzeba powiedzieć jedno. Właśnie to, co powiedział wyżej. Eksperci są od doradzania, od pokazywania możliwości, konsekwencji, od dostarczania wiedzy, a nie od decydowania. Frustracja ekspertów, którzy chcieliby bardziej zdecydowanych działań w kwestii szczepień, jest zrozumiała. Naukowcy nie mogą jednak oczekiwać, że przejmą rolę polityków, że dostaną pełnię. To politycy mają, uwaga, mają i mandat, i odpowiednie kanały komunikacji, które pozwalają wyważyć rację w sprawach trudnych i bardzo trudnych, takich jak kwestia walki z pandemią. Te dymisje są niepotrzebne. To tyle i teraz powiem ci, że ja nie mam pomysłu, jak obelżywymi wyrazami potraktować tę wypowiedź, więc może ty znajdziesz jakieś słowa, no bo spróbuję, ja po prostu wiesz. Spróbuję oryginalnie wziąć to na serio, to znaczy, wypowiedzieć... Już jest dobrze, już jest wesoło, dawaj Piotrek! To znaczy generalnie rzecz biorąc, Karnowski chciał powiedzieć, że oni głupio zrobili, bo powinni mówić to, co mówią, ale to, że rząd działa dokładnie odwrotnie, to powinni powiedzieć, no w sumie jesteśmy małe żuczki i nie to, co wizjoner Kaczyński. Co prawda mamy odmienne zdanie, ale będziemy się kompromitować i tak firmować wszystko to, co robi Kaczyński. No, generalnie to chciał oczywiście Karnowski powiedzieć. Natomiast tak na serio, bo tak sobie pomyślałem... On chciał powiedzieć, dajcie nam pieniądze, to wam powiemy, co chcecie usłyszeć. Tak, natomiast, bo tak sobie przypomniałem, wiesz, bo kiedyś się przyglądałem, były takie rady eksperckie przy kolejnych rządach, nie? Jakieś tam ekonomiczne. I co ciekawe, w takiej radzie był też niejaki Morawiecki w Radzie u Tuska. To była taka rada gospodarcza. I to była rada, w której chyba nawet kasy nie dawali. Bo ja nie wiem, czy tym dają kasę, ale tamtym chyba nawet kasę oficjalnie nie dawali. I te rady były znane z tego, że żaden premier ich nie słuchał, nie? Że oni tam mówili swoje, a rząd robił dokładnie odwrotnie. I to nie tylko pisowski rząd, ale generalnie każdy rząd miał ich przynajmniej w nosie. Że tam na przykład byli fajni ludzie z mojej perspektywy, jak się nie wiem, Tadeusz Kowalik, nie? W kolejnych był i tam on sobie gadał, a oni robili tak swoje, nie? No ale z drugiej strony... Każdy rząd jakby tych ekspertów lekceważy, ale ten jednak lekceważy, bym powiedział, razy 10, nie? Bo jakby jest taka płynna granica, że powiedzmy za Platformy lekceważyli ekspertów, ale już jakby nie aż w takim duchu, jak powiedzmy, wracając do filmu, tam nie padł w górę, nie? Że to dobra, wariaci jesteście tam, leci co prawda kometa, może no nie mówią im po prostu, nie mówią im po prostu, że i tak was nie szanujemy. No. Tak, tak, a ci to po prostu widzi jakiś ekspert i mówi, przepraszam bardzo, bo umrze 100 tysięcy ludzi, nie? Ani, no dobra, tam, wie pan co, masz pan 1000 złotych i dobrze pan to powiedziałeś, a teraz na wódkę chodźmy, nie? Więc, a gdzie tam chodź, on z nim nie pije, bo on nie jest godny tego, on mówi mu, no tak, idź pan na wódkę, idź pan na wódkę. Tak. I oni generalnie tak robią w każdej sprawie i to akurat to Foglowi się udało, ta jego słynna wypowiedź, tak, że oni nie mają ekspertów, bo eksperci nie chcą ich programu realizować. To jest jakby taki antyintelektualizm w takiej czystej postaci, nie? Że właśnie tutaj, że tutaj tym lepiej dla nas, nie? Że mądre głowy gadają, a my i tak więcej od nich wiemy i lepiej. I to świadczy wręcz o naszym sukcesie. To jest, swoją drogą zwróć uwagę, to jest argumentacja trochę podobna do ekspertów antyszczepionkowych, nie? Że jakiś wariat mówi, że jak weźmiesz szczepienie na koronawirusa, to ci nie wiem, będziesz mieć, nie wiem, trzecią pierś, nie? I no ktoś na przykład, tak. Ale i na przykład YouTube, nie wiem, usuwa taki filmik głupi, nie? I oni później, o, i to jest najlepszy dowód, że usunęli, czyli mnie prześladują, czyli jestem jakby prawda niewygodna i mnie pasuje, więc tym bardziej to o mnie dobrze świadczy, że jakieś tutaj mądre głowy niby twierdzą, że to są bzdury, co tym bardziej mnie uwiarygadnia, bo to część jest w spisku, te mądre głowy. I trochę PiS idzie jakby w tym kierunku. Co z tego, że wszyscy... Gdyby to nie była prawda, to by nie usunęli, prawda?
Tak, dokładnie tak. I PiS w tym sensie robi to samo, że ta retoryka, która niestety podchwyciła część lewicy, ta ich walka z tak zwanymi wykształciuchami, z inteligencją, że jak każdy ma jakieś inne zdanie od nich i ma tytuł profesorski, to znaczy jest samowolną elitą, którą trzeba wymienić, nie? I oni tak na każdym polu, no zaczęło się od środowiska prawniczego, nie? Że jak prawnicy mówili, sorry, no łamiecie konstytucję, nie, w stu miejscach łamiecie konstytucję, to... No i właśnie, i to są właśnie te elity. My tu zmieniamy, a oni nam wymyślają, że my łamiemy konstytucję. Najlepszy dowód, że trzeba ich piach, pomóc. Piach do baku nam wsypują, w tryby nam wsypują piach. To są wykształciuchy złe. Ale ja ci tylko jedną rzecz przypomnę. Wypowiedź, uwaga, z 2020 roku, 10 września, wicerzecznik PiS, ten maturzysta Fogiel, koleżka z trudem maturę zdał, ale on wypowiedział się w ten deseń: nie zatrudniamy ekspertów, bo jak zatrudniliśmy ekspertów, to nie chcieli oni realizować naszego programu. Przypomnę ci tę wypowiedź, i która fantastycznie wpisuje się też w tekst pana Cymbała Karnowskiego, który właśnie to napisał, tak? Mają wiedzę, ale to my zdecydujemy, jak ta wiedza zostanie wykorzystana. To jest też dobre. Ja powiem tylko anegdotę o panu Foglu, który ostatnio zawitał na mój profil facebookowy. Mianowicie, tak, bo napisałem, sprawdziłem sobie, co tam ten Fogl, bo a propos Polskiego Ładu, którym się, jak wiesz, interesuje. No a ten Fogiel, no to jest jakby, ja nie wiem, no wicerzecznik prasowy, tam dziwna funkcja, no ale powiedzmy jest w jakimś tam biurze prasowym PiSu, nie? No i ja chciałem sprawdzić, co on o tym Polskim Ładzie pisze, że czy może coś powiedział, czy coś tego, czy coś z tym Pegasusem też miał tłumaczyć, a wcześniej trochę nakłamał, więc myślałem, że i patrzę, jestem zabanowany u niego, nie? I myślę, kurde, że Fogiel mnie zabanował, ja nie przypominam sobie, żebym ani nie pisałem, że jest głupi, ani nic, w ogóle chyba nie zapamiętałem, że ja z nim w ogóle jakąś interakcję miałem, nie? Ja jeszcze Woś to samo, ten Woś z rządu, nie? Obydwaj mnie zabanowali. W związku z tym, że mnie zabanowali na Twitterze, a ja na Facebooku mam większy zasięg niż na Twitterze, więc napisałem na Facebooku o to, jak władza rozmawia z obywatelami, nie ze mną jako liderem związkowym też, bo to też są sprawy związkowe dla mnie. No i pod tym moim wpisem napisał Fogiel: niech pan nie kłamie, bo zabanowałem pana już 3 lata temu. Znaczy właśnie nie wiem, dlaczego to jest kłamstwo, to, że mnie zabanował 3 lata temu, a nie tydzień temu. To nie zmienia faktu, że ze mną nie rozmawia jako przedstawiciel władzy. No i ja właśnie co to za różnica, czy pan mnie zabanował teraz, nie, czy 3 lata temu, to tym gorzej dla pana, że 3 lata temu, a pan nie jesteś jakby prywatny tam człowiek, tylko jesteś pan, jak rozumiem, częścią władzy, nie? A on mi napisał, że on mnie zabanował przy okazji śmierci Adamowicza, bo on banował wszystkich, którzy sugerowali, że kontekst był jakoś tam związany z propagandą. Aha, no to chyba to nie ma bogato na tym Twitterze w takim razie, skoro wszystkich zabanował, którzy tak uważali, to musi się strasznie skomplikował sobie kontakt z ludźmi, bo generalnie to nie jest kwestia uważania, tylko to jest kwestia wiedzy, to po prostu no, tak było, no to w związku z czym no, trudno było mieć inną opinię na ten temat, no. Do dzisiaj trudno mieć inną... Tak, ale swoją drogą jeszcze jakiś żartownik z niego, bo wszedłem na jakąś krótką dyskusję, którą szybko urwałem, bo uznałem, że jest głupia po prostu. Więc ja, bo on do mnie, ha, ha, a tak w ogóle to pan w ogóle się nie przygotował, bo ja w ogóle nie reprezentuję rządu, nie? Więc ja mu napisałem, no, że jest pan jakby w biurze prasowym partii rządzącej, no więc chyba jednak jest to jakby, no rozumiem, część rządu, nie? To ja nie wiem, czy tak można sobie podzielić, nie? To on do mnie, że on nigdy nie pracował w biurze prasowym żadnym. Więc ja mówię, no nie wiem, to jakiś news mi pan podał, czy już pana zwolnili, czy z funkcji wicerzecznika PiSu, nie? O, a tutaj to pan akurat ma rację, że jestem wicerzecznikiem. Myślę, no że jak wiesz, jakieś takie głupie strasznie, nie? Ale to, że on akurat się odezwał na moim profilu, oczywiście wiązał i to tak pomyślałem. Ale przepraszam, jak on sobie, przepraszam, bo poczekaj, bo aż mnie trochę, to jak on sobie, jak on na tym, w tym,
A nie, to jest dobre. Zapanował mi na Twitterze, a ja na Facebooku. Ale nie, to ja wiem, tylko że chodzi mi o to, że jak on pracował, jak on był wicerzecznikiem prasowym, ale nie pracował w biurze prasowym. No właśnie, bez sensu. A może wiesz, oni tak zrobili, że oni po prostu nie mają biura prasowego. Tak, i oni mają tak. Tylko ten, w związku z czym ty się nie przygotowałeś, bo nie wiedziałeś, że u nich struktura jest taka, że jest rzecznik prasowy bez biura. Po prostu. Albo że jest mobilny. Że jest wicerzecznik, że jest wicerzecznik prasowy bez biura. Niesamowite. Tak, ale nie, jakiś tak, szczególasz, nie? Jakiś szczególasz, tak. Znalazł ci błąd, rozumiesz, bo to jest istotne, cholera jest to, tak. Czy on pracuje, panie, w biurze prasowym, czy on tak, pracuje, panie, panie, przy biurku, tak, prasowym. Ja do niego, panie wice, panie z biura prasowego PiS-u, kłamiesz pan, ściemniasz pan, krzywdzisz pan ludzi. Nie, proszę pana, ja nie jestem z biura prasowego. I tak mówisz, no to właściwie kto kłamie, nie? I on naprawdę tak, no ale kłamiesz pan. No nie wiem, czy pan do mnie w ogóle mówi, bo ja nie wiem, o czym pan do mnie mówi, ja nie jestem z biura rzecznika. Ja nie wiem, no ale kłamiesz pan, ale przepraszam, ustalmy najpierw, czy ja pracuję w tym. I rozmawiacie, rozumiesz, i to jest właśnie rozmowa w TVP Info, nie? To też jest taka, ale tak, przepraszam. Tak. Przepraszam bardzo. Czy pan do mnie powiedział przed chwilą, panie pośle, bo ja jestem senatorem, ale kłamie pan. Ale przepraszam, to pan się minął z prawdą przed chwilą i pan mi próbuje powiedzieć, że ja kłamię. No ale kłamie pan, czy nie? Proszę pana. I tak można w koło Wojtek, nie? To jest i ciągle, a jeszcze jest to takie, bo tu ktoś, Charlie napisał, Belt, oni nie kłamią, oni delikatnie mijają się z prawdą. To jest też taki cholerny telewizyjny bon mot, ciągle o tym mówią, że właśnie pan się mija z prawdą, nie? Co to za w ogóle jest, za jakieś, w tym zdaniu pada słowo prawda. W związku z czym, a ludzkość, jak dobrze wiemy, generalnie nasze myślenie polega na pewnych zbitkach po prostu wyrazów. I jak mówimy takie coś, stąd się biorą eufemizmy właśnie, bo jak używamy takiego eufemizmu, pan się mija z prawdą, to nie mówimy, że on kłamie. W świadomości słuchacza, średniego słuchacza, ja wiem, że tam wyrobieni ludzie, którzy uczestniczą często w debatach, w dyskusjach i tak dalej, wiedzą, o co chodzi. Pan się mija z prawdą, czyli pan kłamie. Ale w tak normalnym tłum, który to widzi społeczny, nie słyszy hasła pan kłamie. Słyszy pan prawda. I że coś jest na rzeczy, wtedy jest tak, no że co prawda może pomylił jakieś tam po przecinku coś tam, ale generalnie ma rację. I to jest, bo inaczej gdyby kłamał, to by powiedział, że kłamie. A tu skoro tak nie powiedział, to znaczy, że jest coś takiego. Jeszcze jest taki fajny, tutaj też ktoś, Seb Waw pisze, oszczędnie gospodaruje, tak, to jeszcze są takie. Że gospodaruje prawdą oszczędnie i tak dalej. Tu Waldek słusznie wytknął mi, że obiecałem ci, że będziesz już do końca audycji mówił, a od 10 minut gadam. No nie, no razem gadaliśmy teraz. Te nie 10 razem, minut. Nie, ale poza tym ja nie rosnę. To już nie było, ale teraz proszę ciebie, ja se siadam, słucham. No, dajesz. Nie roszczę sobie pretensji do gadania non-stop, tylko chciałem ci jeszcze zainspirować wypowiedzią, znaczy nie wypowiedzią, a tytułem, kolejnym zresztą, że Tygodnik Sieci dał Kaczyńskiemu tytuł Człowieka Wolności. I to jest już chyba, nie wiem, tam 15 raz czy coś. Ale tak drugi, drugi dopiero. No tak, ale ci drugi tam jakiś tam, nie wiem, pewnie Gazeta Polska też już tam z raz mu pewnie dała czy dwa. I tak sobie myślę, że to jest jakaś perwa, że właśnie wiesz, no mogliby dać na przykład tytuł Kaczyńskiemu wielkiego wizjonera, nie? Okej, okay, ja uważam, że on jest słabym wizjonerem, ja nie lubię jego wizji, ale jeszcze trzyma się do kupy, nie? Albo na przykład wielki strateg, albo ojciec narodu, słońce narodu, nie wiem, przywódca dumny, nie? No można długo wymyśleć te tytuły, które, no mówię, ja bym się pukał trochę w czoło, ale okej, okay, no jest facet wpływowy tam, robi co chce w sumie w tej Polsce, nie? Ale Człowiek Wolności do Kaczyńskiego akurat, bo tak aż narzucać, ja wiem, że tu masz rację, bo ja zawsze mam tą jazdę na merytoryczne pytania, nie, że to trochę nie ma sensu z tymi gośćmi rozmawiać merytorycznie, no ale tak mi się takie sokratejskie narzuca, no dobrze, panie Karnowski, przepraszam, ja nie chcę tu psuć nastroju, ale tak nawet
Powiedzmy, niech pan sobie założy, że ja popieram pana prezesa Kaczyńskiego, jeśli by pan mógł. Ale nie, czy mógłby mi pan powiedzieć, co ma z wolnością wspólnego pan prezes Kaczyński? Jak a ja ci powiem, co ma. On jest jeszcze na wolności. No w tym sensie. To też prawda, ale trochę mało, żeby być aż, wiesz, bo człowiek wolności, no to jest już taka filozoficzne w ogóle, samo pojęcie człowieka wolności już jest takim, no bardzo bym powiedział, spekulatywnym tak naprawdę pojęciem. Nie? Człowiek jeszcze wolność, ta zbitka pojęciowa jest taka bardzo metafizyczna w sumie, tak? Więc akurat do Kaczyńskiego to, znaczy oni w ogóle Obajtkowi chyba chcieli dać, nawet zraz dali. Dali już. Już miał. Tak. I to? I mam ja myślę, całą że... listę, mam całą listę. Właściwe, że tak powiem, rzeczy dać słowo. I mówię, że ja bym nawet, mówię, nie lubiąc Kaczyńskiego, mógłbym mu wymyślić 100 pojęć, które by, nie to, że ja bym popierał, ale powiedzmy, miałoby to sens, nie? A tak jak sobie myślę, że Kaczyński jako człowiek wolności akurat, że no, czy Obajtek drugi, no to bo równie dobrze, wiesz, Sasinowi można by dać... A był, nie, Sasin nie dostał, Sasin dostał Gazety Polskiej. Człowiekami wolności byli Kaczyński jako pierwszy, potem był Morawiecki, nie, Duda, Morawiecki, była Przyłębska, co mi przypomniało, bo ona dostała w 2017, co mi przypomniało, jak dawno już skurwili Trybunał Konstytucyjny. Zobacz, ile to czasu. Ona w 2017 została, czyli za 2016 rok. Bo to zawsze jest... Tak. Czyli zobacz, ile to czasu minęło. To minęło już 4 lata od czasu, jak oni ten... A to tak przeleciało, rozumiesz? My to przyzwyczailiśmy się, że jest Trybunał Przyłębskiej i nie ma już w ogóle innego, nie? Potem dostał... Jeszcze tam był Obajtek i to jest fajny numer, bo dostał niejaki Gliński, dostał w 2018, czyli za 2017. Wiesz za co? To była tam nagroda? Człowiek wolności, bo uwaga, kupił wtedy te Czartoryskich. A, tak. Został za nasze pieniądze, kupił nasze własne rzeczy, które do nas należały. Tak, pół miliarda wydał, rozumiesz? I to poszły w pizdu do San Marino, czy gdzieś tam te pieniądze, chociaż tam obiecywał, że one wszystkie będą zainwestowane w polską kulturę. No, a słuchaj, a jak jeszcze, bo zaraz musimy kończyć, a jeszcze jest przecież jedna rocznica, jak już mówimy o tych, co to tam w kolejnych latach było. To gdzieś wyczytałem, że to na dniach, to było chyba parę dni temu, mianowicie minęło 6 lat, odkąd Kurski jest prezesem TVP. To jest długi, że to aż kurde 6 lat już, tak? Już drugą kadencję jest. No, więc my w międzyczasie go wywalili przecież. W międzyczasie go Czabański raz usunął, potem go usunął Duda. Pamiętasz, jak zrobili te krótki ten. Taki miszmasz, że on tam zawetował coś, żeby i zrobili go w konia po prostu koncertowo, ale on stwierdził, że i tak nie pada. Po prostu ludzik. Tak, i ostatnio i on chodzi z tą żoną, to jest taki cysosz, nie? Co ma klawę życie. On tak chodzi, ten wielkopańskie takie te wozi się pięknie. Ostatnio na premierę Marusarza tego filmu pojechał do Zakopca, bo jest bardzo dobry film zresztą ten Marusarz, naprawdę niezły film będzie Marusarz, natomiast on pojechał tam i oczywiście przedstawił, a oto moja żona Zofia, rozumiesz, tamten wszyscy oklaski, ona wstaje, rozumiesz, to jest absurdalne, nie? To jest żona prezesa telewizji, to w ogóle nie ma, to nie jest funkcja, to nie jest pierwsza dama czy coś takiego, że tam jakieś są takie zwyczajowe oklaski. Nie, on wszędzie gdzie idzie, a to jest moja żona, oni mu grają, rozumiesz, on przychodzi i tam grają na gęślach ci górale. Zobacz sobie to na Twitterze, jest taki ten, jak Kurski wchodzi, tam sobie kliknij Kurski Marusarz, tam wpisz taki skrót, zobacz jak on wchodzi, wiesz, na tą scenę, dzień dobry, chciałem przywitać moją małżonkę i tak dalej, nie, to po prostu dramat taki, no ale taki, jak to się nazywa, że to jest taki, ktoś ma taki,
syndrom Napoleona, tak? To chyba to jest, prawda? Że właśnie taki jest kozak, nie? Najgorsze jest w syndromie Napoleona to, że syndrom Napoleona to jest pewien rodzaj szaleństwa, nazwijmy to, czy taki... No to jest choroba, no. Choroba, tak. Natomiast problem polega na tym, no jakby o tym trochę jest film Dyzma, nie? Że w Polsce jest tak, że bardzo często taki gość przychodzi, ma ten swój syndrom i ludzie tak zamiast tak delikatnie, no dobra, no ma trochę tam z głową problemy, nie? To może współczuć mu trochę, czy tam nie krzywdzić go, ale też no bez przesady, żeby jakby umacniać to, nie? A ludzie po prostu wstają i biją brawo, wiedzą, że jest to jakby problem psychiczny. To jest to, co mówiliśmy z tym, że tam na tej radzie, tak, że tam pani się zaczęła modlić, tam kolejny tak patrzy na siebie. Nie no, jak się modli, to jednak wypada tam Bogu Rodzice zaśpiewać, nie? No, bo to jakby nie wypada nie śpiewać. Nie? I to faktycznie, zresztą jak już mówimy o tych różnych rocznicach i różnych postaciach, to jeszcze jedna rzecz też z mijającego tygodnia. W sumie śmieszne to było, bo ja muszę powiedzieć, w swojej naiwności uwierzyłem w to, że pani Barbara Nowak jednak zostanie odwołana, a nie. Ty to jesteś, no nie powiem, że jesteś głupi, nie, bo cię lubię, ale i poza tym nie jesteś głupi, ale no naiwny to ty jesteś jak dziecko. I tak mówię tam, ty zobacz, może odwołają tą Nowak, nie, a to... I to też śmieszne, bo ona powiedziała właśnie, no że, znaczy w ogóle na swój sposób mnie śmieszy, bo jej wypowiedź o szczepionkach była bardzo szkodliwa rzeczywiście, tak? Ale ona już miała tyle kretyńskich wypowiedzi, takich totalnie kretyńskich wypowiedzi, takich no rzeczywiście i niebezpiecznych i głupich po prostu potwornie, nigdy jej nic nie zaszkodziło. A teraz to bardzo śmiesznie, bo ona powiedziała nawet nie, że ona się myliła czy coś, tylko ona powiedziała, że w sumie to ona... No może nie powinna się tak wypowiadać, bo ona się historią zajmuje, nie? A nie szczepieniami. No w związku z tym, że tak powiedziała, to już wszystko jest załatwione, więc nie ma sensu tam jakichś konsekwencji dyscyplinarnych. Nie? Ja teraz proszę ciebie, szukam jednej rzeczy, ponieważ posłanka, uważaj, a propos tego właśnie, co ty mówisz, że tu zwolnić mieli panią za to, że tam żona jest historyczką, to zresztą tak na marginesie, ona tam powiedziała jeszcze, że w ogóle nie powinniśmy się wypowiadać tak naprawdę na rzeczach, które nie są naszą, to ona ograniczyła sobie bardzo takie, wiesz, pole do manewru, bo ona powinna się jednocześnie wycofać, wiesz, z całej serii swoich wypowiedzi dotyczących seksualności, dotyczących różnych tam innych rzeczy, bo ona cały czas mówi o rzeczach, o których nie ma pojęcia. Takie przykre. I sama do tego przyznała, że nie powinna. No ale trudno. Ale słuchaj, posłanka, ja tu gdzieś miałem jeszcze zdjęcie, nie zdążę go wysłać. Posłanka wspierająca antyszczepionkowców na spotkanie z Kaczyńskim, uwaga, przyniosła figurkę świętego Andrzeja Boboli, by, uwaga, cudzysłów otwieram, pomógł rozwiązać problemy i twierdzi, że dzięki sprowadzeniu relikwii do Sejmu na granicy zaczęło się uspokajać. To tak, żebyście państwo jakoś tak, żebyśmy tę sobotę, piątek pożegnali tak i w weekend weszli z takim... No z radością, że jesteśmy zaopiekowani, jak to się ładnie w telewizji mówi. W Sejmie jest relikwia Boboli. Znaczy ją boli prawdopodobnie, jak myśli ta pani, ale niestety nie pamiętam, nie zanotowałem sobie tutaj, a nie mogę wejść, bo tu zasięgu nie mam, nie mogę wejść do, na swój ten profil, a tam nie wiem, jakie to nazwisko tej pani posełki było, ale fantastyczna sytuacja, pamiętajcie, że w Sejmie znajduje się już kolejna relikiew, bo tam jest również siedzisko wypierdziane przez JP2II. No to wiadomo. I to jest tam stoi, byłem, widziałem, stoi krzesło, bo on nie mógł usiąść, pamiętajcie, że jak taki ten, to on nie mógł usiąść, tak przywieźli go tam, posadzili na jakim zydlu, którym tam siedzą na tej trybunie wszyscy, jemu obstanowali specjalne krzesło, na którym mógł siedzieć, bo papieskie dupsko nie zniesie. Maria Kurowska, tak. Maria Kurowska. Jak?
Kurowska, Maria. Kurowska się pamięta. Pamiętajcie, że teraz jest druga relikiew Andrzeja Boboli. Ciekawe, co mu tam ucięli temu Boboli. On tak mówił prawdopodobnie tam, oj Boboli, jak on tam go cieli. Wiem, żarty z nazwisk są głupie, ale w tym wypadku głupsze od relikwii, jak to nie ma nic głupszego, więc nawet taki żart wychodzi tutaj jako jakiś, wiesz, wytrysk intelektu. Ale że wrócę do wątku, który wcześniej poruszyłeś, znaczy ja przyznam szczerze, może się tu narażę części naszych widzów, totalnie nie cenię pana Grodzkiego. Jakoś on mnie denerwuje. Ja też nie, także to totalnie. Jego ten ton głosu, jakiś taki naburmuszony, napuszony, gada jakieś pierdołę i takim napuszonym. No, opowiadam jeszcze w życiu nic mądrego nie powiedział chyba, nie wiem. Poza tym oczywiście ja wierzę, że on jest lekarzem dobrym, nie? Ja tu nie mam nic do tego. I to, że on po prostu z tym takim namaszczeniem, że zresztą po tym wszystkim, co nawet no, stacja, którą ogląda TVN i której broni, jak trochę o tym Watykanie, no już trochę wiadomo jednak, że to nie jest za fajna instytucja, a ten z takim namaszczeniem z rodem przed 15, no, że właśnie ojciec Franciszek, przenajświętszy papież go przyjął łaskawi, pobłogosławił i jego rodzinę i takim do wyżygu, takim tonem takiego totalnie bezmyślnego. I że zaoferował swoją pomoc w zadzietnianiu Europy. To się z tego najbardziej śmiałem, bo oczywiście seksmisją od razu zaśmierdziało, prawda? Możemy wam służyć jako produktory. Że papież oferuje pomoc o to, żeby się więcej dzieci rodziło. On będzie wiesz, będą chodzili we dwóch, nie? We dwóch będą. Ja powiedziałem, że jak ten zaoferował tą swoją pomoc, to natychmiast trzeba, oczywiście kobiety powinny uważać w okolicach Senatu, nie chodzić same tam, nie? Bo tam marszałek będzie biegał i chędożył po prostu na maksa. A jeszcze może, bo to lekarz jest, to może sobie receptę na niebieskie tabletki wypisywać ile chce. Więc uważajcie w każdym razie. Ja tak ten, nie? Bo to, że w Watykanie trzeba uważać, to z dziećmi to wiemy wszyscy, nie? To oczywiste jest. Nie musimy nikogo, ale teraz jeszcze kobietom. Ale w ogóle, że on przyjął go, to też jest ciekawe sytuacja, czy on go przyjął na przykład w prywatnych tych apartamentach, wiesz. No ale pamiętajcie, dobra, bo kończymy, pamiętajcie, że możecie wspierać polski rząd modląc się do pana Boboli, bo to jest ważna sytuacja na granicy, po prostu opanował tam, ci wysyłają rosomaki jakieś tam w ogóle z wojska, a ona wpadła na pomysł, że po prostu przyniosła relikwię Boboli do Senatu, ale po cholerę do Sejmu to przyniosła, że tam na Białoruś trzeba było wyrzucić jako granat, tak jak granatem taką, tak głowę pana Boboli wyrzuciła i tak kurde, wszyscy się rozpięli. No i właśnie, na ile jeden Bobola starczy, nie? Na 2 kilometry, 4, tak. No więc mówię, wszyscy się rozpieszli, wiesz, tam jak armia rosyjska w tym, w 20 roku, jak zobaczyli Matkę Boską. Po prostu uciekli. Dobra, nasz realizator pewnie by poszedł już pomieszkać, albo chyba jest zdalnie, pracuje, to może tu się połóż. Połóż się, my pociągniemy dalej. Dobra, pamiętajcie, że Piotrusia można będzie zobaczyć w środę w Resecie Obywatelskim o godzinie 17 w programie Czas na Związki. Oj Boboli, tam niektórych na pewno. Jednym zdaniem, przepraszam realizację, ale musisz jednym zdaniem powiedzieć, bo nie odpuszczę ci tego, jak z pierogami wyszło. Czy pierogi zostały jakoś rozdane w polskim lotnictwie? Czy były czy pierogi, tak. 6 pierogów, obniżka pensji o 30%, ale 6 pierogów było. Jak były, to okej, okay, nie? Jest w porządku. Uspokoiłeś mnie, bo nie wiedziałem, czy wiesz, jak tam. Ale prezes jest, rozumiem, słownym człowiekiem. Jak obiecał obniżkę ceny, to obniżkę pensji to była. I pierogę obiecał, to też było. Więc okej. Okay. Także trzymajcie się. My do zobaczenia się w poniedziałek
o 10 na kanale Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery, z Piotrusiem w środę o 17 na kanale Resetu Obywatelskiego. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość, dzięki temu możemy być po prostu szczęśliwymi ludźmi bez konieczności przepraszania od urodzenia do szczęśliwej śmierci. Trzymaj się Piotruś, bardzo dziękuję tobie, realizatorowi i naszej publiczności kochanej. Jesteście fantastyczni. Nara. Dobrej nocy. Reset Obywatelski.